Szanowni Państwo, do Mikołaja jeszcze troszkę, ale już dzwonią, także bardzo proszę o wyciszenie, zajmowanie miejsc. Drodzy Państwo, otwieram 62. sesję Rady Miasta Opola. Witam Panie i Panów Radnych, współgospodarzy dzisiejszej sesji. Witam zastępców prezydenta miasta, panią prezydent Małgorzatę Stelnicką, pana prezydenta Przemysława Zycha oraz pana prezydenta Macieja Wójca. Witam pozostałych pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych. Witam przedstawicieli Rad Dzielnic, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniorów. Witam także pana doktora Radosława Wróbla z Uniwersytetu Opolskiego wraz z grupą studentów Wydziału Ekonomicznego Kierunku Gospodarki Przestrzennej. Witamy państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za waszą obecność. Witam pozostałych przybyłych na dzisiejszą sesję mieszkańców miasta Opola oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji, którzy zrelacjonują nasze dzisiejsze obrady. Witam, w międzyczasie przybył pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Szanowni Państwo, informuję, iż zgodnie z postanowieniem paragraf 17 ust. 1 regulaminu pracy Rady Miasta Opola sesja jest transmitowana oraz utrwalana za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Zarówno głosowanie elektroniczne, jak i transmisja obrad sesji odbywa się za pośrednictwem programu e-sesja. Sesja zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy Rady, przepisami ustawy o samorządzie gminnym i statutem Miasta Opola. W sesji uczestniczy 19 radnych miasta. Stwierdzam, że sesja wobec tego jest prawomocna. Informuję, iż protokoły z 60. sesji, która odbyła się 22 września oraz 61. sesji, która odbyła się 29 września bieżącego roku, wyłożone były do wglądu radnych w Biurze Rady Miasta Opola. Czy radni zgłaszają uwagi bądź zastrzeżenia do tych protokołów? Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokoły z 60. i 61. sesji z bieżącego roku. Na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję radnego Dariusza Nawareckiego. Czy pan radny wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Wobec tego przystępujemy do głosowania kandydatury radnego Dariusza Nawareckiego na sekretarza dzisiejszej sesji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie elektroniczne za pośrednictwem programu e-sesja. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu wybrała radnego Dariusza Nawareckiego na sekretarza 62. sesji jednogłośnie głosami 19 radnych za. Gratuluję jednomyślnego poparcia i zapraszam tutaj do pełnienia honorów sekretarza dzisiejszej sesji. Informuję, iż zgodnie z harmonogramem obsługi prawnej dzisiejszą sesję obsługuje radca prawny pani Joanna Maksymowicz-Szczepańska, którą serdecznie witam na naszym posiedzeniu. Szanowni Państwo, porządek obrad sesji. Wraz z materiałami sesyjnymi i zawiadomieniem o 62. sesji radni otrzymali porządek obrad z 12 października bieżącego roku. Po doręczeniu radnym zawiadomień prezydent miasta Opola w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie 13 materiałów sesyjnych na drukach numer od 1331 do 1341, 1343, 1344, które zostały umieszczone w porządku obrad z 19 października bieżącego roku. Ponadto informuję, prezydent miasta Opola przedłożył radnym informację o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na druku nr 1345. Informację o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne na druku nr 1346. Prezydent miasta przedłożył Radzie także autopoprawki do projektów uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Opola na druku nr 1338a oraz w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok na druku nr 1339a. Informuję, iż w porządku obrad dzisiejszej sesji brak jest projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola. Brak powyższego materiału jest związany z decyzją prezydenta miasta Opola o połączeniu uchwały z przygotowanym innym materiałem dotyczącym funkcjonowania komunikacji miejskiej. Projekty uchwał zostanie przedłożony na sesji w listopadzie bieżącego roku. Ponadto w porządku obrad dzisiejszej sesji brak jest projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości oraz projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Projekty uchwał zostaną przedłożone także na sesji listopadowej. Informuję, że przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na druku nr 1342 przedłożyła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Ponadto na drukach nr 1347 i 1348 przedłożyłem projekty uchwał w sprawie wyróżnień honorowych. Wymienione materiały sesyjne radni otrzymali za pośrednictwem programu e-sesja. Wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji wymaga głosowania rady, co też za chwilę uczynimy. Czy po tych wyjaśnieniach radni zgłaszają pytania, wnioski lub zastrzeżenia co do porządku obrad? Bardzo proszę o zgłaszanie się poprzez system lub podniesienie ręki. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego, Szanowni Państwo, informuję, iż po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych zgłaszam wniosek formalny, aby punkt 16, to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Opola na druku nr 1338, przenieść na 7 punkt porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt 17, to jest projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na bieżący rok na druku nr 1339, przenieść na 8 punkt porządku obrad dzisiejszej sesji. Przystępujemy do głosowania zmian w porządku obrad sesji. Kto jest za przesunięciem punktu 16, to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Opola na druku nr 1338 na punkt 7 porządku obrad dzisiejszej sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 7 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 19 radnych za. Kto jest za przeniesieniem punktu 17, to jest projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na bieżący rok na druku nr 1339 na 8 punkt porządku obrad sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 8 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 19 radnych za. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 21 punkt informacji o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na druku nr 1345. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Informacja zostanie omówiona jako 21 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 19 radnych za. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 22 punkt informacji o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne na druku nr 1346. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Informacja zostanie omówiona jako 22 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 19 radnych za. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 23 punkt projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola panu Andrzejowi Drosikowi na druku nr 1347. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 23 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 19 radnych za. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 24 punkt projektu uchwały w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Opola panu Arturowi Góralczykowi na druku nr 1348. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 24 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 19 radnych za. Ponadto po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych zgłaszam wniosek formalny, aby materiały sesyjne na drukach numer od 1333 do 1335, 1337 omawiać w trybie uproszczonym, bez wprowadzania pytań i dyskusji. Materiały sesyjne na drukach numer 1330 omawiać w trybie bez wprowadzania z pytaniami i dyskusją, pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu jednomyślnie przyjęła proponowany system procedowania poszczególnych projektów uchwał, 19 głosów za. Bardzo dziękuję i przystępujemy do punktu interpelacje radnych. Zgodnie z paragrafem 60 ust. 6 Statutu Miasta Opola doręczyłem wszystkim radnym informacje o odpowiedziach na interpelacje radnych. Czy radni, którzy złożyli interpelację, zgłaszają uwagi bądź zastrzeżenia do otrzymanej odpowiedzi? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt interpelacje radnych. Przystępujemy do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Opola na druku nr 1338.
oraz autopoprawka do tegoż projektu na druku numer 1338-A. W imieniu pana prezydenta, naczelnik Wydziału Budżetu, pan Marcin Baraniewicz, proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej oczywiście w największej części dotyczy wykazu przedsięwzięć i duża część zmian, które proponujemy w wykazie przedsięwzięć związana jest z przesunięciem środków z roku bieżącego na rok 2023. I tak w szczegółach to wygląda następująco. Pomniejszamy wydatki związane z konkursem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Krakowskiej od placu Wolności do rynku, to jest 50 tysięcy złotych. Łączna kwota w przyszłym roku na tym zadaniu to będzie 100 tysięcy złotych. Czas na przesiadkę w aglomeracji opolskiej. Tutaj pomniejszamy wydatki w roku bieżącym, przesuwając je na kolejny rok. To jest 2 miliony 218 tysięcy złotych. I w całości środki te dotyczą wydatków ponoszonych przez gminy uczestniczące czy będące partnerem w realizacji tego projektu. Kolejne zadanie, przebudowa mostu nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Zamkowej. Chodzi o dokumentację projektową wraz z realizacją tego zadania. Powiększamy wartość zadania i wydatki w roku kolejnym o 113 tysięcy złotych. 154 tysiące złotych to jest kwota, która przejdzie z roku bieżącego na kolejny w ramach zadania przebudowa ulic Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka. Kolejne zadanie, czas na rower, budowa ścieżek pieszo-rowerowych w aglomeracji opolskiej. Tutaj również pomniejszenie kwoty w roku bieżącym, przesunięcie na kolejny rok związane jest z wydatkami podnoszonymi przez jednego z partnerów tego projektu, gminę Tarnów Opolski. Kolejne zadanie to rewitalizacja podwórka szkolnego przy PSP nr 31. Tutaj zwiększamy wartość zadania i wydatki w roku bieżącym o 30 670 zł. Kolejne zadanie to zadanie oświatowe, które ma współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przyspieszamy płatności w ramach tego projektu z roku bieżącego 2023 na rok bieżący. To jest 361 tysięcy złotych i to zadanie nazywa się budowa kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu i to jest druga edycja tego projektu. Kolejne zadanie Opole Plus to jest projekt, który również ma współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wydatki bieżące w tym przypadku przesuwamy na rok 2023 i to jest kwota 135 tysięcy złotych. Kolejne zadanie, rozbudowa parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego. Tutaj kwota, która przejdzie na kolejny rok, to jest 100 tysięcy złotych. Kolejne zadanie, opracowanie dokumentacji budowy przedszkola przy ulicy Wrocławskiej. Kwota, która przejdzie na rok kolejny, to 139 tysięcy złotych. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach. Tutaj kwota, która przejdzie na kolejny rok, to 616 tysięcy złotych. Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w dzielnicy 13. Tutaj kwota, która będzie realizowana w roku 2023 to jest 1 348 000 zł. Kolejne zadanie związane z budową drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych. Tutaj kwota, która przejdzie na kolejny rok to 857 000 zł. Kolejne zadanie, przebudowa placu dworcowego. Tutaj zwiększamy wartość zadania po przeprowadzonym kolejnym postępowaniu przetargowym o 3,5 miliona złotych. Jednocześnie pomniejszamy planowane wydatki w roku bieżącym o 6 milionów złotych i w całości kwota 9,5 miliona złotych będzie zrealizowana w roku 2023. Kolejne zadania to nowe przedsięwzięcia, które proponujemy wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej. 7 z tych nowych zadań to są zadania, które są wpisane do budżetu roku bieżącego, w związku z tym, że już jest zbyt krótki czas pozostały do końca roku. Te zadania, wydatki w ramach tych zadań nie będą realizowane i zachodzi konieczność przesunięcia ich na rok 2023. I dotyczy to zadań przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole. Tutaj kwota 75 tysięcy złotych. Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej w Rublin, dzielnica druga, 398 tysięcy złotych. Tężnia solankowa dla dzielnicy czwartej, kwota 200 tysięcy złotych. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Cybisa, 305 tysięcy złotych. Wykonanie posadowienia i montaż rzeźby Pegaza 100 tysięcy złotych, remont murów przy ulicy Księdza Stefana Baldego 179 tysięcy złotych, budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie, to jest drugi etap w dzielnicy szóstej, kwota, która przejdzie na kolejny rok to 75 tysięcy złotych. I trzy nowe zadania, budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś,
Łącznie wartość wydatków w roku 2023 to jest 2 miliony złotych i to jest budowa drogi, która jest konieczna do realizacji w związku z prowadzoną inwestycją przez Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Chodzi o nowe obiekty mieszkalne w dzielnicy Wójtowa Wieś, czyli na pograniczu Winowa i Wójtowej Wsi. Kolejne zadanie, utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z odpowiednią infrastrukturą na terenie parku przy ulicy Dambonia. Łącznie kwota wydatków w kolejnym roku to 150 tysięcy złotych. Kolejne nowe zadanie o wartości 9 milionów złotych. To zadanie nazywa się będzie poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym. W tym przypadku planujemy pozyskać środki z Unii Europejskiej na realizację tego zadania w wysokości łącznie 6 milionów złotych i w ramach tego zadania realizowane będą dwa przedsięwzięcia: termomodernizacja obiektu PLO nr 9 i również termomodernizacja budynku administracyjno-wypoczynkowego na terenie obiektu sztucznego lodowiska Toropol. To wspólne zadanie powoduje, że proponujemy wykreślić dwa dotychczas wyodrębnione w budżecie zadania i zastąpić tym jednym dużym nowym zadaniem. I jedno zadanie, które proponujemy wykreślić z wykazu przedsięwzięć, ścieżki rowerowe, to było zadanie, które miało finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego, to zadanie, realizacja tego zadania już się zakończyła, w związku z tym w ramach tego zadania będą dokonywane wypłaty odszkodowań i to już będzie miało miejsce z wydatków bieżących, które Miejski Zarząd Dróg, którymi dysponuje. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetową, która wnioskuje o podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Autopoprawka na druku nr 1338a nie była opiniowana. Pytania radnych? Nie widzę zgłoszeń do pytań. Zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję. Bardzo proszę o uzupełnienie obecności pana radnego Edwarda Odelgi. Bardzo dziękuję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. W pierwszej kolejności głosujemy autopoprawkę na druku nr 1338a. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu przyjęła autopoprawkę większością głosów 15 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, jednym głosie wstrzymującym się. I przystępujemy do głosowania uchwały wraz z przegłosowaną przed chwilą autopoprawką. Bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Opola większością głosów 17 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, dwóch głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie korekty budżetu Miasta Opola na 2022 rok na druku nr 1339 oraz autopoprawka do projektu uchwały na druku nr 1339a. Bardzo proszę pana prezydenta o wprowadzenie. W imieniu pana prezydenta również pan naczelnik Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zmiany w korekcie budżetu, pozwolę sobie przy omawianiu tych zmian pominąć te pozycje, o których powiedziałem przy okazji omawiania WPF-u, bo było ich dosyć sporo. Pozostałe zmiany, które proponowane są w korekcie budżetu, dotyczą zwiększenia dochodów ogrodu zoologicznego, to jest odszkodowanie, jako ta jednostka uzyskała 3398 zł. Przedszkola publiczne, wprowadzamy dodatkowe dochody 306 060 zł, to przeznaczone będzie
na zwiększenie, na dodatkowe wydatki związane ze zwiększonymi stawkami żywieniowymi w przedszkolach. Odszkodowanie za zalanie piwnicy Powiatowego Urzędu Pracy, tutaj kwota 2029 zł, 2 200 000 zł. To są środki, które pozyskamy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Jeśli chodzi o oświatę, zwiększamy o 37 285 zł koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej nr 20. 92 000 zł proponujemy przeznaczyć na wymianę pokrycia dachów w przedszkolu nr 51. O 123 400 zł proponujemy zwiększyć rezerwę celową, która przeznaczona jest na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych. 47 700 zł to są dodatkowe wydatki związane z zakupem energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym. Pomniejszamy wydatki, które były przeznaczone na zakup sprzętu medycznego, mebli i wyposażenia w nowej przychodni w dzielnicy Malinka. To są oszczędności w ramach realizacji tego zadania i to jest 112 000 zł. Pomniejszamy wydatki, które przeznaczone były na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, 131 000 zł. Pomniejszamy również o oszczędności na zadaniu wykonanie przyłącza gazowo-elektrycznego w przedszkolu nr 25 i to jest kwota 37 000 zł. I jeszcze kilka przesunięć w projekcie uchwały. W ramach wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu geodezji i kartografii przesuwamy kwotę 110 000 zł na wydatki majątkowe związane z cyfryzacją zasobów geodezyjnych. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przesuwamy środki w ramach poszczególnych zadań. Jeśli chodzi o kwotę 28 000 zł, to jest kwota, która będzie przeznaczona na dodatkowe wydatki bieżące ogrodu zoologicznego. To są wydatki, które będą przeznaczone na przycinkę drzew, na pielęgnację zachowawczą zieleni na terenie ogrodu zoologicznego. Jeśli chodzi o autopoprawkę i w niej proponujemy również zwiększyć dochody w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 i w przedszkolu numer 26 i 38 łącznie o 97 000 zł i to również będzie przeznaczone na wyższe wydatki związane z wyżywieniem dzieci w przedszkolach. 150 000 zł to jest dodatkowa kwota z Funduszu Pracy, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztu kształcenia młodocianych pracowników. 7 000 zł to jest darowizna, jaką uzyskało Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. I ta kwota powiększy wydatki bieżące tego schroniska. 65 000 zł to jest dotacja celowa z budżetu państwa, którą pozyskaliśmy na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych poprzez instalację aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Oświęcimskiej przy przedłużeniu ulicy Berylowej. I jeszcze dodatkowo na realizację tego zadania zwiększamy wydatki o 13 260 zł z zadań z zakresu inżynierii ruchu, czyli to jest ta pozycja, którą dysponuje Miejski Zarząd Dróg. I jeśli chodzi o pozostałe zmiany, wprowadzamy dodatkowe dochody w wysokości 249 200 zł. To są dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIG. I po stronie wydatków zwiększamy 490 000 zł na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych i opadowych do systemu kanalizacyjnego. To są wydatki, które ponoszone są przez Miejski Zarząd Dróg. Kolejna zmiana, dodatkowe wydatki bieżące w wysokości 59 000 zł. To są wydatki Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów. Przeznaczone będą na pokrycie dodatkowych kosztów zakupu energii. 100 000 zł to jest dotacja celowa, jaką planujemy przeznaczyć dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki. 110 000 zł to są wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji, w ramach których budowane były ścieżki rowerowe. 410 000 zł to są dodatkowe wydatki bieżące Wydziału Informatyki, które będą przeznaczone na zakup komputerów, a także na zakup usług informatycznych w zakresie modyfikacji modułów naszego zintegrowanego systemu zarządzania miastem, który się nazywa KSAT 2000.
pomniejszamy wydatki o 240 800 zł, które były przeznaczone na oczyszczanie miasta, to są oszczędności, które uzyskaliśmy w trakcie roku. Pomniejszamy również o 143 000 wydatki na zadaniu budowa wiaty rekreacyjne na terenie rekreacyjnym w Opolu Winowie przy ulicy Szkolnej, to jest dzielnica 13 i te wydatki będą realizowane w roku 2023. 11 tysięcy złotych to jest kwota, która przesunięta zostanie z wydatków w dział kultury i współpracy zagranicznej i ta kwota przeznaczona będzie na dodatkową dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej. Pomniejszamy w ramach oszczędności na zadaniu Zielony Przystanek pętla autobusu numer 13 przy ulicy Opolskiej, to jest dzielnica 12. 24 tysiące złotych to są te oszczędności, które przeznaczone będą na zakup namiotów i ław biesiadnych w dzielnicy 12. Dzielnica 7 przeznacza kwotę 16 tysięcy złotych ze środków, które miała w swojej dyspozycji na wykonanie remontu budynku LKS Groszmal oraz przystani kajakowej. 600 tysięcy złotych to jest kwota, która zostanie pomniejszana na zadaniu związanym z oczyszczaniem miasta, dodatkowa kwota i ta kwota przeznaczona zostanie na wykonanie remontów i bieżącego utrzymania dróg. To jest pozycja, którą dysponuje Miejski Zarząd Dróg. 1 020 000 zł to są przesunięcia w ramach działu oświaty z wydatków na zmiany organizacyjne roku szkolnego na dotacje dla publicznych jednostek sektora oświaty w rozdziałach 801.15 i 801.17. I ostatnia zmiana 10 tysięcy złotych to jest przesunięcie z wydatków bieżących ochotniczych straży pożarnej na zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnym. W Wąsach, to jest wyodrębnienie takiego zadania. I w wyniku wszystkich zmian, głównie przesunięć wydatków na kolejny rok, pomniejszamy przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 9 368 175 zł. Planowany deficyt roku bieżącego zmniejszy się do wartości 181 335 zł. Zmniejszają się tym samym zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe. I również planowane zadłużenie na koniec tego roku wyniesie wartość 547 742 000 zł. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetową, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Autopoprawka na druku numer 1339A nie była opiniowana. Pytania radnych. Bardzo proszę, pan przewodniczący Przemysław Pospieszyński. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie prezydencie, ja chciałem zapytać, bo będziemy realizować przebudowę dworca, placu przed dworcem głównym i mam pytanie, obecny drzewostan zostanie zachowany, czy zostanie wycięty? I drugie pytanie, jak dobrze się orientuję, tam na tym terenie był schron. Jak to sprawa tam wygląda? Czy on będzie rozbierany, zasypywany? Jak to wygląda w projekcie realizacji? Bardzo dziękuję. Pani prezydent Małgorzata Strelnicka. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o drzewa, to w części już te, które miały być do usunięcia, zostały usunięte. Jeszcze zrobimy przegląd tych, które zostały po raz wtóry przed samym przystąpieniem do realizacji inwestycji, bo ocenialiśmy je, nie my, eksperci oceniali je pod względem dendrologicznym. Jeżeli faktycznie będą do zachowania, to je zachowamy. Jeżeli będą wymagały usunięcia, to je usuniemy. Natomiast no, będzie tam nasadzonych ponad 50 dużych drzew w ramach rewitalizacji tego placu, także ta zieleń zostanie tam w tamtym miejscu odtworzona, na pewno też w większej ilości niż dotychczas. Natomiast jeżeli chodzi o szczelinę, bo tam jest podobna szczelina, jak była przy dworcu głównym, w tej części, gdzie mamy centrum siatkowe Opole Główne, to ta szczelina zostanie wyburzona. Także to tak będzie podobna sytuacja jak przy Opolu Głównym. Bardzo dziękuję. Czy są dalsze pytania? Nie widzę zgłoszeń do pytań. Zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. W pierwszej kolejności autopoprawka na druku numer 1339A. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że w jawnym głosowaniu Rada Miasta Opola przyjęła autopoprawkę większością głosów, 18 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących się. I przystępujemy do głosowania projektu uchwały wraz z przegłosowaną przed chwilą autopoprawką. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie korekty budżetu Miasta Opola na 2022 rok. Większością głosów 17 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się. Bardzo dziękuję i zarządzam 15 minut przerwy.
Przystępujemy do projektu uchwały w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa na druku nr 1330. Tryb bez wprowadzania z pytaniami i dyskusją. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetowa, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały na druku nr 1330. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddanie głosu. Nie widzę pana radnego Dariusza Chwista i pani radnej Małgorzaty Wilkos. Chyba ich nie ma na sali. Wobec tego zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, jednogłośnie głosami 18 radnych za. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2021-2022 na druku nr 1331. Informacja została przedłożona przez prezydenta i bardzo proszę pana prezydenta o wprowadzenie w imieniu pana prezydenta, pan naczelnik Wydziału Oświaty Aleksander Iszczuk. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z zapisami prawa oświatowego cyklicznie w tym okresie roku kalendarzowego przedkładamy informacje o stanie oświaty na bazie roku szkolnego, który minął, czyli 2021-2022. Przygotowaliśmy syntetyczną informację o tych wszystkich wydarzeniach, może nawet nie wydarzeniach, tylko działaniach, które są podejmowane w tematyce oświatowej. Dla przypomnienia, poprzedni rok szkolny w pierwszym półroczu sprawy covidowe. Bardzo intensywnie organizowane prace, specyficzne prace szkół, a drugi semestr, drugie półrocze to wyzwania związane ze wsparciem emigrantów ukraińskich, którzy wymagali zaopiekowania i tutaj no, chcę podkreślić te wszystkie działania społeczne, w tym oświatowe, nauczycieli, dyrektorów, rodziców, młodzieży, które wpłynęły na to, że znaczną część tych dzieci wchłonęliśmy do naszego systemu oświaty. Zazwyczaj tak kojarzone oświata jest z procentem absorpcji środków finansowych w budżecie miasta, czyli 1/3, ale przypomnę, że to jest armia prawie 23 tysięcy dzieci i młodzieży. To jest grupa 3 tysięcy nauczycieli, 1,5 tysiąca pracowników administracji obsługi i
też zwrócę uwagę na to, że w tych procentach, o których mówimy, wydatkowanych na oświatę, to nie są tylko pieniążki, które maszerują do oświaty publicznej, tylko tam też się mieszczą środki, które przekazujemy placówkom niepublicznym, przedszkolom, szkołom podstawowym, średnim czy ponad policjalnym, czy szkołom policjalnym. Także to tak tytułem tylko wskazania. Jeżeli chodzi o rozdział na ilości uczniów, przedszkolaków, którzy są w naszym systemie opolskim, to 4000 dzieci w zaokrągleniu opiekujemy się w przedszkolach, 9,5 tysiąca w szkołach podstawowych, prawie 9,5 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych. Specyfiką tego roku, który minął i tego, który jest obecnie, to jest pewna górka w klasie ósmej, która wynikła z pomaszerowania do klas pierwszych w pewnym okresie, czyli 8 lat temu, sześciolatków. I w tej chwili ta ilość dzieci w szkole podstawowej jest troszeczkę wyższa, ale od przyszłego, może nie od przyszłego, za dwa lata nam się to unormuje w ilości tak mniej więcej 1150-1200, bo tak to w rocznikach mniej więcej jest przez 8 lat, więc będzie łatwo do policzenia, ile jest dzieci w szkołach podstawowych. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to cieszą się one uznaniem dużej rzeszy również młodzieży kończących szkołę podstawową spoza Opola. I w szkołach ponadpodstawowych mamy Opolan w mniejszości, bo to jest mniej więcej tak 56% do 44%. I jest to, myślę, również powód do zadowolenia, że jakościowo nasze szkoły stwarzają warunki do tego, że przyjeżdżają dzieci spoza Opola, praktycznie z całego województwa, ale oczywiście im dalej, tym mniej. Trochę, tak uczciwie sobie powiedzmy, trochę nas jednostkowo wspiera również szkoła muzyczna drugiego stopnia, która jest tylko w Opolu, więc niektóre dzieci z tego powodu do Opola przyjeżdżają. Ale też kształcimy na kierunkach, jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, które gdzie indziej już nie występują. Także jakbyśmy tak prześledzili szkoły średnie wokół Opola, to im bliżej, tym dużo mniej i one są jakby na etapie prawie że wygaszania. Może nie dosłownie, ale to tak, jeżeli chodzi o ilości uczniów, to tak to wygląda. Ale oczywiście też jakość, którą tutaj proponujemy kształcenia, jest dobrze oceniana i z tego powodu te ilości w szkołach ponadpodstawowych mamy. Oczywiście oświata to nie tylko szkoły, to są też zajęcia pozalekcyjne. To jest praca międzyszkolnego ośrodka sportowego, młodzieżowego domu kultury, centrum kształcenia zawodowego. Jest to praca również Miejskiego Centrum Wspierania Edukacji, a w tej nazwie mieszczą się dwie instytucje, czyli Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. No i tak tytułem wstępu przedstawiliśmy również wyniki egzaminów, przedstawiliśmy działania kuratora, czyli nadzoru pedagogicznego, o które się zwróciliśmy i no trudno tutaj omawiać cały dokument. Organizujemy wypoczynek zimowy, wypoczynek letni, szczególnie w tym okresie pandemicznym były to bardzo trudne wyzwania do przeprowadzenia, ale
były przeprowadzone zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe. No, już ostatnie wakacje, można powiedzieć, że były głównie wyjazdowe i jakby do jakiejś takiej poprawności organizacyjnej wróciliśmy. Jeżeli chodzi o wyniki na zakończenie szkoły podstawowej, w przeważającej części mieścimy się w skali 9-stopniowej na 7 pozycji w 7 staninie. Troszeczkę nam się nie mieści w tej 7, czyli spadł do 6, do 6 staninu język polski, ale nad nim pracujemy. Są to wszystko staniny wyższe o 1-2 punkty w stosunku do średnich wyników na Opolszczyźnie, również wyższe niż ogólnopolskie. Jeżeli chodzi o maturę, no tutaj trudno mówić o wszystkich wynikach. Przedstawiliśmy tylko zdawalność. W zdecydowanej większości liceów jest to poziom 98 czy 100%. Jeżeli chodzi o zdawalność, trochę inaczej to wygląda na poziomie 84% w 6 liceum, ale tu chcę wyraźnie powiedzieć, że 6 liceum pracuje z młodzieżą, która czasami ze względu na swoje złożoności chorobowe gdzie indziej kontynuować szkoły średniej nie może. A ktoś pomyśli, że szkoła branżowa, no tak, ale jeżeli ktoś ma silne alergie, to w szkole branżowej się nie znajdzie z wielu powodów, to tak tylko na marginesie. Jeżeli chodzi o wyniki maturalne szkół technicznych, w wielu przypadkach są one satysfakcjonujące, chociaż przypomnę, że tam jest na pierwszym miejscu myślenia każdego ucznia egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. A w drugiej części nie każdy uczeń chodzący do technikum przystępuje, a jeżeli przystępuje, to przystępuje tak może bez pełnej determinacji do egzaminów maturalnych, ponieważ są to szkoły zawodowe i nie każdy chce kontynuować studia wyższe. Generalnie, jeżeli chodzi o sukcesy naszych uczniów, no to również możemy popatrzeć na osiągnięcia laureatów i finalistów zarówno w konkursach wojewódzkich, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, bo taki szczebel jest organizowany przez kurator oświaty. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, tutaj już jest organizacja konkursów ogólnokrajowych, czyli wojewódzkie czy regionalne, różnie to jest zorganizowane, wojewódzkie, regionalne i ogólnopolskie. No i tutaj również mamy ilości, myślę, zadowalające. Chociaż zawsze mogłoby być więcej, ale te olimpiady są na bardzo, bardzo wysokim poziomie, więc radość z tego, że mamy wśród finalistów, laureatów, w tych wiodących, inaczej liczących w statystykach olimpiadach, to jest duża radość. I druga grupa to jest 32 laureatów i finalistów w tych olimpiadach takich bardziej branżowych i konkursach. Są to osiągnięcia, które przynoszą chlubę i dumę szkołom zarówno licealnym, jak i technicznym, bo tu chcę podkreślić, że te konkursy są wygrywane przez jednych i drugich w skali kraju. Myślę, że sukcesy sportowe są do podkreślenia. Sport w naszych szkołach ma się dobrze. Organizujemy klasy sportowe. W zasadzie już, może jeszcze nie całkiem, ale prawie, że pełny kształt nabiera
liceum numer 9, które jest szkołą w dużej części sportową, wyspecjalizowaną. Także tutaj ta gradacja realizacji młodego człowieka na poziomie szkoły podstawowej w pierwszym etapie, w drugim etapie, jak i w szkole średniej jest drożność, jest możliwość odnalezienia się, jeżeli ktoś chce zdobywać umiejętności sportowe, głównie na to stawia. Trochę czasu zajęły nam konkursy, to tak przejdę do kadry delikatnie, ponieważ tych konkursów było dosyć dużo, około 30, więc musieliśmy prawie że w 1/3 wymienić, może nie wymienić, tylko zweryfikować, ponieważ przypomnę, że dyrektorzy mają określoną kadencję 5-letnią. Chcą, nie chcą, muszą przystąpić do kolejnego konkursu. Tak w tej chwili prawo jest ustawione, nie ma możliwości przedłużenia. I w większości są to, jest ciąg dalszy, ale w pojedynczych przypadkach mieliśmy zmiany dyrektorów. Zwracam uwagę na to z tego względu, że w mediach niejednokrotnie mogliśmy przeczytać o organach prowadzących, które mają problem z wyłonieniem w czasie konkursów, bo nikt się na te konkursy nie zgłasza. Więc my takiej dramatycznej sytuacji jeszcze nie mamy, ale biorąc pod uwagę wszystkie złożoności, które dochodzą i coraz większą złożoność prowadzenia szkoły, niewykluczone, że i my kiedyś staniemy przed takim dylematem, chociaż te tematy staramy się podejmować z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o doskonalenie kadry nauczycielskiej, mamy możliwość korzystania z doświadczenia naszego ośrodka. To w dużym stopniu skraca drogę od pomysłu do realizacji, ale również prowadzimy rozmowy z Uniwersytetem Opolskim, między innymi owocem tego jest kierunek, który został zaproponowany dla środowiska nauczycielskiego, czyli pedagogika specjalna ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu. I takie studia zostały przez Uniwersytet, studia podyplomowe zostały zaproponowane i powiem tak na marginesie, uczciwie skalkulowane, co też nie jest bez znaczenia. Jeżeli chodzi o bazę oświatową, sukcesywnie staramy się ją unowocześniać. Otworzyliśmy w liceach parę pracowni przyrodniczych. Tutaj skupiamy się na, tak to nazwę, starych liceach, które nie ulegały przekształceniom, bo wiele szkół korzystało na tym, że były podstawówką, przekształcono je w gimnazjum, poszedł zastrzyk finansowy. Były szkołą gimnazjalną, przekształcono je w szkołę podstawową czy w szkołę średnią, poszedł zastrzyk finansowy. Natomiast są licea, które nie miały tej przyjemności, 1, 2, 3 i 5, które tu szczególnie pochyliliśmy się nad tym problemem i staramy się albo zakładać, albo unowocześniać pracownie nauk przyrodniczych. Myślę, że jeżeli kolejny rok budżetowy uda się wygospodarować środki, to za 2-3 lata możemy mówić, że całkiem dobrze te szkoły będą już wyposażone i unowocześnione. Ja sobie żartowałem, że gdyby nie lata 50. czy 60., to nie byłoby na czym uczyć, bo te wszystkie tabliczki, które były na pomocach dydaktycznych, to miały właśnie takie daty wtedy, kiedy te szkoły były tworzone.
Otworzyliśmy nową salę sportową w szkole numer 11, otworzyliśmy nową salę namiotową, balonową, jak to niektórzy mówią, w Chmielowicach. Trwają kolejne przygotowania, boisko przy liceum numer 1, rok szkolny. Tamtejszy rozpoczynaliśmy na nowo wyremontowanym kompleksie sportowym, to tak to już było trzeba nazwać, pomiędzy szkołami podstawową numer 2 i liceum numer 3. W tej chwili trwają prace przy kolejnych boiskach, także systematycznie w miarę możliwości tą bazę unowocześniamy. Jeżeli byłyby pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Informacje, przepraszam, pytania radnych. Bardzo proszę, pani radna Elżbieta Wień. Dziękuję bardzo. Panie naczelniku, ja tylko dopytam, bo w sierpniu pytałam o nauczycieli, kiedy były tworzone plany pracy i grafiki, plany lekcji. Czy udało się po prostu wypełnić, jak wygląda to w tej chwili, czy kadra jest wystarczająca, czy były problemy właśnie w polskich szkołach? Bardzo proszę. Dziękuję za to pytanie. My przedstawiliśmy raport z działania tutaj opolskiego i uważam, że oświata ma się dobrze i wiele działań zostało podjętych i oferta edukacyjna, szkolna, pozaszkolna jest bardzo szeroka. Natomiast różowo nie jest, jeżeli chodzi o stan oświaty. Coraz głośniej podejmowane są tematy ewentualnych zmian, które powinny być wprowadzone. I jeżeli chodzi o kadrę, no to zaczyna niestety zaglądać nam w oczy strach, bo tej kadry brakuje. Oczywiście odpowiem na pytanie, że w 99,9% sobie poradziliśmy, czy dyrektorzy sobie poradzili i zajęcia w szkołach się odbywają, ale często one się odbywają i tego musimy być świadomi, kosztem zdrowia nauczycieli, którzy ganiają między placówkami. Ponieważ przepisy prawa oświatowego ograniczają co prawda ilość czasu, ile może maksymalnie godzin mieć nauczyciel, czyli 18 plus pół etatu, w sumie 27, ale jest to ograniczenie do jednej konkretnej placówki oświatowej. Jeżeli znajdzie zatrudnienie w kolejnej placówce, no to tamten limit nie obowiązuje. No i niestety, ale mamy coraz szerszą grupę nauczycieli, którzy jedni chcą, drudzy są bardzo proszeni, trzeci z poczucia obowiązku obsługują nie tylko jedną placówkę i nie wynika to z tego, że w danej szkole nie ma dla tej osoby wystarczającej ilości godzin. Wytrzymałość materiału jest ograniczona i boję się, że przyjdzie moment, kiedy jeden z drugim powie basta, już nie mówiąc o tym, że mamy dosyć sporą grupę nauczycieli, którzy w każdej chwili mogą powiedzieć dziękuję i przejść na emeryturę, ponieważ są w wieku emerytalnym. Nauczycieli, którzy zbliżają się do, to nie jest oczywiście żaden miernik, ale tylko informacyjnie, zbliżają się do 70, to nie są pojedyncze przypadki. Najtrudniejsze będzie zastąpienie kadry w szkołach zawodowych. My moglibyśmy zwiększyć ofertę i ilość oddziałów w szkołach zawodowych, ale pod względem infrastruktury. Natomiast nie pod względem zabezpieczenia kadry nauczycielskiej. I tam, jeżeli chodzi o problem specjalistów wykwalifikowanych, chcących pracować z młodzieżą, tam jest największa trudność. Także
zarówno nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, ścisłych, zawodowcy, to w takiej kolejności, ale to nie znaczy, że nie ma rozglądania się za germanistą czy anglistą w danym momencie. No są to takie czasami bardzo nerwowe poszukiwania. One są w życiorysie szkoły jakby permanentne, ponieważ no, zdarzają się przypadki, że nauczyciel z dnia na dzień popadnie w chorobę i te poszukiwania się rozpoczynają. Także, ale oczywiście ten czas sierpniowy jest najbardziej napięty i na razie zajęcia są prowadzone. Jeszcze pan prezydent Maciej Wujec w międzyczasie zgłaszał się, by uzupełnić. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie tyle rozwijając temat, co go tak trochę syntetyzując, to muszę powiedzieć, że no my sobie tutaj po polu radzimy, ale generalnie sytuacja jest dramatyczna. Radzimy sobie na tą chwilę, ale sytuacja jest bardzo poważna. To znaczy, jeżeli nie będą przedsięwzięte jakieś rozwiązania systemowe w tym zakresie, jeżeli nauczyciele nie na wejściu do zawodu nie przestaną się gonić z płacą minimalną, jeżeli jakieś systemowe rozwiązania w karcie nauczycielskiej zostaną wprowadzone, to ten deficyt powołań, tak to nazwijmy, do zawodu nauczycielskiego będzie bardzo znaczący. My mamy, to też nie mówimy już o liczbach, ale też o jakości, tak? To w tym aspekcie szczególnie niektóre przedmioty się wyróżniają, matematyka, fizyka, ale także polski, język polski w ostatnim czasie. Zresztą widać po tych wynikach, które są niepokojące nieco w kontekście ich spadku. Także tutaj ja bym nie koloryzował. To znaczy sytuacja jest bardzo poważna i na poziomie samorządów my mamy niewiele narzędzi, które by mogły tę sytuację poprawić. To po prostu są potrzebne systemowe rozwiązania. To, co my robimy we współpracy z uczelniami czy w ramach doskonalenia nauczycieli, to jest tylko jakby łatanie pewnych bieżących potrzeb. Natomiast tutaj potrzeba rozwiązań systemowych. Bardzo proszę, pani radna. Kontynuuję. Chciałam zapytać o średnią wieku, ale tu już pan naczelnik dotknął problemu, że nawet osoby zbliżające się do wieku 70 do 70 roku uczą, rozumiem, z tego, że ratują sytuację głównie tak zwani starzy nauczyciele. W związku z tym mam pytanie, czy młodzież, absolwenci szkół wyższych składają podania o pracę w szkole, czy nie? I właśnie jak to wygląda, jeśli chodzi o zachętę dla nich? Dziękuję. No to tutaj pierwsze zdanie muszę powiedzieć, że w zasadzie kształcenia nauczycieli w kraju prawie że nie ma. Bo uczelni, które kształcą nauczycieli, chyba są dwie, o ile się nie mylę. Trochę kuriozalnie zabrzmi, już nie będę mówił, który wydział, ale no tak w duchu trochę mnie to rozbawiło, ale też i przeraziło, bo jeden, miałem spotkanie z jednym z wydziałów naszego uniwersytetu, którzy przyszli na rozmowę pod tytułem, że chcieliby wprowadzić eksperyment kształcenia nauczycieli. Biorąc pod uwagę, że mamy wszyscy w pamięci Wyższą Szkołę Pedagogiczną, no to w tym kontekście no trochę to tak humorystycznie zabrzmiało, ale to pokazuje miejsce, gdzie jesteśmy. Natomiast też przerażającej chęci studiowania na kierunkach pedagogicznych nie ma. Rzeczywistość finansowa jest brutalna. Młodzi ludzie niejednokrotnie, nawet jeżeli rozpoczną, to są w stanie w ciągu miesiąca podziękować, ponieważ no to, co w ogóle się nie mieści w głowie przeciętnego nauczyciela, no bo ten rok szkolny tak jest święty. Jak zacząłeś, to trzeba skończyć, a tutaj nie ma zmiłuj się. Dyrektorzy stoją czasami przed dylematami zastąpienia kogoś, kto zobaczył, jak to wygląda i nie rozpoznał pola finansowego wcześniej i rezygnuje. Są oczywiście pojedyncze osoby, które rozpoczynają, ale to nie jest tak, że nauczyciele doświadczeni blokują dostęp do oświaty. Nie, nie, nie. Oni są proszeni o kontynuację i jeszcze poprowadzenie
zajęć, ponieważ zaczynają być niezastępowalni. To jest chyba najbardziej odpowiednie określenie. Zaczynają być niezastępowalni. I powoli, to oczywiście o tym się mówi w środowisku od dawna, ale powoli zaczyna być to problem, przed którym staniemy. Oczywiście ustawowo można zmienić ilość godzin, tak, i rozwiążemy problem. Albo znieść limit, że można uczyć więcej niż 1,5 etatu. Ale to nie jest żadne rozwiązanie, bo jeżeli ktokolwiek się zetknął z materią szkolną, no to wie, że praca na poziomie 20 paru godzin jest mocno wyczerpująca i reset dwumiesięczny wakacyjny, który nigdy nie jest dwumiesięczny, bo obowiązki w szkole są takie, że ten czas kanikuły trwa trochę krócej. Ten reset jest niepoprawiający, więc ja boję się, że my będziemy mieli za jakiś czas problemy ze zdrowiem tych, którzy w tej chwili pracują ponad siły, żeby ten budżet domowy był większy. To jest wyraźny problem i jest to wyzwanie. To nie jest tylko narzekanie jednego czy drugiego nauczyciela, że środowisko jest nieszanowane. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, pan przewodniczący Piotr Mielec. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie naczelniku. Chciałem zapytać o kwestię uchodźców z Ukrainy, bo część dzieci, młodzieży trafiła do naszego systemu. Część pozostała w tym systemie ukraińskim, ucząc się online. Przypuszczaliśmy, że ci, którzy trafią do tego naszego systemu, pewnie rodzice chcą tutaj pozostać, a też sygnały docierały jednak, że w tym ostatnim czasie pomimo wszystko część osób wracało na Ukrainę. Teraz znowu słyszymy, że wobec tego, co się aktualnie dzieje na Ukrainie, że może być kolejna duża fala uchodźców. I chciałem zapytać o dwie rzeczy. Jaka to jest skala tych osób, które trafiły do naszego systemu i z tego systemu zaraz wyszły, tak, prawdopodobnie wróciły na Ukrainę? I druga kwestia, no, przygotowania ewentualnego na tą kolejną falę uchodźców. Jak to państwo widzicie, jak temu chcecie zaradzić? Dziękuję. Bardzo proszę, pan naczelnik Aleksander Iszczuk. Chyba zacząłbym od tego, że ustawowo troszeczkę coś przespaliśmy, ponieważ my mamy klasy przygotowawcze w swoich przepisach prawnych, które są dobrym rozwiązaniem w przypadku, jeżeli do kraju wraca polska rodzina, która trochę lat przebywała za granicą. I wtedy to spełnia swoje zadanie. Natomiast w przypadku obcokrajowców powinniśmy mieć ścieżkę pod tytułem najpierw naucz się języka polskiego. I bezwzględnie do systemu powinny być dopuszczone, oczywiście nauczane w systemie, ale do klas powinny być dopuszczone dopiero osoby, które poznają język polski. Bo trochę siedzą jak na przysłowiowym tureckim kazaniu. Niejednokrotnie nauczyciele przedmiotów ścisłych opowiadają o tym, że no, uczeń jak się mówi, to nie rozumie, ale jak się napisze symbole, to już wie, o co chodzi. No, trochę kuriozalna sytuacja. Natomiast tutaj przede wszystkim powinniśmy wprowadzić obowiązkowy kurs języka polskiego bez mieszania z jakimikolwiek innymi przedmiotami, bo to jest, no, no, wystarczy sobie pójść do obojętnie której klasy za granicą, usiąść, wiedząc, że to jest chemia czy fizyka, i później powiedzieć, o czym była lekcja. Tak? To mniej więcej tak to wygląda. Więc to tytułem wstępu, że jeżeli to nam się przyciąga, to już te korekty powinny być i powinien być wyraźny sygnał, że najpierw uczymy języka, a później dopiero uczymy przedmiotów, nawet jeżeli to ma być kosztem, nie wiem, rocznego czy dwuletniego dłuższej edukacji, ale to wtedy będzie miało sens.
Jeżeli chodzi o tą rotację, rzeczywiście ona jest duża. Powiem szczerze, nie mamy badań, jaka to była zmiana. Ona, wiemy, że była, że byli, wracali, ale to nie jest tak, że od nas wyjeżdżają i jadą na Ukrainę, jadą tam, gdzie rodzic znalazł pracę, jak i w drugą stronę do nas przyjeżdżają już nie tylko z Ukrainy, bo to widać po świadectwach, które dzieci przywiozły do opolskich szkół, że tam jest ukończenie jakiejś klasy w polskiej szkole. I oni przyjeżdżają również z innych miast do nas. Także no to jest, to myślę, że jest ciekawy pomysł, żeby spróbować to monitorować, bo rzeczywiście ten ruch, ale to dobrze by było, gdyby to było szersze spektrum ruchu. I myślę, że no to przynajmniej tak na mój szacunek to jest 50%. To jest 50% tych, którzy byli, wyjechali, przyjechali. To jest mniej więcej taka, to jest ta dodatkowa trudność, tak, od czego zacząłem, żeby z tymi dziećmi pracować. Nam, biorąc pod uwagę, że jeżeli komuś się wydawało, że to będzie krótki epizod, no to byśmy konsekwencji tego nienauczenia polskiego języka nie ponosili. Ale w tej chwili to już mamy kolejny miesiąc, jest kolejna klasa i my zaczynamy zderzać się z niemożnością nauczenia, ponieważ fundament, podstawa nie została zrealizowana. A jeszcze do tak uzupełnienia, że część jest w naszym systemie, część jest online w tamtym systemie, to jeszcze dodam, a część jest w jednym i w drugim. Jeszcze są uczniowie, którzy są w naszej szkole, później uczestniczą w zajęciach online, na wszelki wypadek asekurują się, bo nie wiadomo, co dalej będzie. Także też jest całkiem spora grupa, która korzysta z zajęć online w szkołach ukraińskich. To znaczy tak, my jesteśmy przygotowani na rozszerzenie tych oddziałów przygotowawczych. Jeżeli nie będzie miejsca w jednej szkole, będzie w drugiej. No trochę tak się, jeżeli chodzi o szkoły średnie, możemy uspokajać, że no, powiedzmy najwyżej zaczną trochę później, niekoniecznie o 8. Trochę trudniej będzie w szkołach podstawowych, no bo tam mamy w klasach 1-3 i w przedszkolach limity. Tam minister na początku nam te limity, zresztą na nasz wniosek, rozszerzył, no ale one też już są gdzieś tam w tych górnych stanach, więc będzie potrzeba tworzenia nowych oddziałów, czyli poszukiwania nowych nauczycieli, bo to się wszystko wiąże. Myśmy pewne rzeczy sobie uprościli, może nie uprościli, tylko tak elastycznie do tego podeszliśmy, bo gdybyśmy z tego 1000 dzieci, które były w naszych szkołach, utworzyli klasy, oddziały, no to podzielmy to tak średnio na 25, no to teraz skąd wziąć taką rzeszę nauczycieli, żeby to wypełnić? Więc to są naczynia wszystko połączone. Myślę, że rozwiązaliśmy na ten moment elastycznie, na ile było można, co no, takim dowodem na to, że no, to takich głośnych albo jakichś wielkich problemów nie było. Tak? Myśmy to rozwiązywali w trakcie, no, oczywiście, że może nie idealnie i nie w 100%, bo to jest niemożliwe. Była to praca i z dyrektorami, i z nauczycielami. Jesteśmy tylko ludźmi, no ale myślę, że zadanie zostało wykonane. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Nie widzę dalszych pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję i bardzo proszę głos w dyskusji pani profesor Anna Tabisz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja to właściwie chciałam rozpocząć od podziękowania za ten raport. Bardzo obszerny, bardzo wyczerpujący. Mamy taki obraz
pełne, ja już też wspominałam podczas komisji, że trudno rzeczywiście wszystkie działania Wydziału Oświaty wynotować, ale mamy obraz i bardzo też dziękuję, odnosząc się do pytania radnego Piotra Mielca, za właśnie tę elastyczność, bo to chcę podkreślić, szkoła jednak przeżywała ogromne perturbacje. Jeszcze przecież trwał COVID, jeszcze były przecież dzieci na nauczaniu zdalnym, a przede wszystkim ta fala uchodźców od lutego i świetne właśnie takie elastyczne podejście. Wydaje mi się, że tutaj należą się ogromne słowa uznania dla pana naczelnika i dla wydziału całego i oczywiście wszystkich nauczycieli, dyrektorów, którzy świetnie zareagowali mimo właśnie tych oczekiwań na różne postanowienia odgórne, że tak się wyrażę. Tak, no oczywiście, pod kierunkiem pana prezydenta. Natomiast jeszcze odnosząc się do tych kilku kwestii, które zostały wywołane. Zgadzam się też z tym, co powiedział pan naczelnik, że właściwie taki kurs języka polskiego, obowiązkowy kurs trwający wcale nie rok, wydaje mi się, że taki intensywny kurs trwający 3 miesiące, ogromnie rozwiązałby wszelkie właściwie w tej chwili uwagi dotyczące zarówno jakości kształcenia, jak i przypominam późniejszych egzaminów, do których ci przecież uczniowie muszą podejść. My mówimy o wynikach, ale przecież te wyniki też nie będą porównywalne, biorąc pod uwagę rzesze uczniów ukraińskich przystępujących do tych egzaminów. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, sytuacja odnosząc się do tego, co powiedział pan prezydent i pytania pani Elżbiety Bień. Sytuacja jest dramatyczna, jeżeli chodzi o nauczycieli. To nie jest tak, że są dwie uczelnie stricte są. Tak, ja kojarzę jedną Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ale przy każdym uniwersytecie są tak zwane specjalności nauczycielskie. I my taką specjalność też oferujemy. Mówię tu o Wydziale Humanistycznym, o Filologii Polskiej, ale w tej chwili na drugim stopniu mamy 9 studentów. Mamy 9 studentów i to chcę, wróciła koleżanka z katedry z Kongresu Polonistyk. To nie jest nasz problem, to nie jest problem Uniwersytetu Opolskiego. To jest problem ogólnopolski. Na te specjalności po prostu nie ma chętnych, nie ma zainteresowanych. Humanistyka, fizyka przecież nauczycielska, to są kierunki, które się na przykład, matematyka, nie wiem, czy się otworzyła, to są kierunki, które się nie otwierają, bo nie ma osób zainteresowanych. My musimy też skończyć z myśleniem takim ideowym. To jest pokolenie pragmatyków. Jeżeli rzeczywiście odgórnie jakichś rozwiązań systemowych, nie tylko finansowych, ale ta aura, jeżeli ona się nie zmieni, to naprawdę uważam, że będziemy w ogromnym kłopocie, nie tylko tutaj na podwórku naszym, ale myślę o skali kraju. Także właściwie chciałam to podkreślić, o tym powiedzieć. No i jeszcze raz podziękować właściwie. Wydaje mi się, że tutaj egzamin został zdany na piątkę, jeżeli chodzi właśnie i o COVID, ale też i o uczniów ukraińskich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo proszę pani przewodnicząca Barbara Kamińska. A ja chciałabym wpisać się i podkreślić głos pani przewodniczącej komisji i w pełni się z tym zgadzam. Mamy w ciągu całego roku możliwość wsłuchania się w problemy i sukcesy oświaty właśnie dzięki zarówno tematom, które wynikają z ustaw obowiązkowych sprawozdań, jak również z tematów własnych komisji. Widać, że kondycja oświaty w naszym mieście jest imponująca. No i wiadomo, te perturbacje, które wynikają z czynników zewnętrznych, jakim był COVID, czy też kwestia dalej trwająca związana z uchodźcami, ale również tym eksperymentom, którym poddawana jest oświata ze względów na eksperymenty, które fundują rządzący oświacie. I to powoduje, że sytuacja osób odpowiedzialnych i zarządzających w oświacie jest niezwykle trudna. Ucieszyło mnie to, iż w materiale przekazanym jest informacja o audycie, który miasto zleciło w kwestiach związanych z oświatą. Moje pytanie, kiedy ten audyt będzie gotowy?
bo przypuszczam, że wnioski i rekomendacje z tego audytu będą bardzo mocno wpływały na nasze decyzje budżetowe związane z utrzymaniem oświaty dalej w tak dobrej kondycji jak teraz. Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wujec, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo dziękuję paniom radnym za te ciepłe, miłe słowa. To jest zawsze dla nas bardzo motywujące, że ta praca, która jest faktycznie pracą nad 111 jednostkami, czy w gronie 111 jednostek, to jest wyzwanie. I wyniki świadczą o tym, że tutaj rolę samorząd swoją spełnia. Jeśli chodzi o prace audytowe, to te wyniki wstępne już mamy. Tam jest kilka takich tematów, które będziemy analizować, pogłębiać. To między innymi są zajęcia świetlicowe, gdzie jest taka przestrzeń do tego, żeby inaczej tą pracę zorganizować. To jest jeden z takich punktów, które teraz pogłębiamy. Oprócz tego sama organizacja pracy w poszczególnych jednostkach i takie wnioski generalne to dotyczą po prostu standaryzacji, kolejnej standaryzacji, bo tak jak panie zauważyły, to jesteśmy po kolejnych reformach i myśmy kiedyś mieli audyt przed jeszcze tym czasem. W trakcie reform trudno pewną standaryzację, teraz już tak mniej więcej, mam nadzieję, że sytuacja się stabilizuje, że kolejnych reform nie będzie, covidów czy wojen. W związku z tym będziemy się starali po prostu wystandaryzować pewne zadania w placówkach oświatowych. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Jeszcze pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Tak, szanowni państwo radni, oczywiście stan oświaty miejskiej jest tak, jak państwo powiedzieliście, więc ja nie będę powtarzał tych wniosków, bo nie chodzi też, żeby się samemu chwalić, czy chwalić, żebyśmy my się sami chwalili. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że po prostu jedziemy w złym kierunku. Także jakiekolwiek byśmy zmiany w tej chwili nie dokonywali, to one i tak będą po prostu zmianami na złej drodze. I trzeba zejść z tej drogi, wrócić do tego, żeby oświata była jedną z najwyższych priorytetowych zadań w strategii państwa. Szkolenie, uczenie młodych rzeczywiście nie sprowadzało się do przeładowanych programów nauczania, ale rzeczywiście do twórczego, kreatywnego uczenia młodych ludzi i korzystania z najnowszych zdobyczy techniki przy tym. To jest zmiana, której brakuje. Trzeba zejść z tej drogi, w której rzeczywiście nauczycieli traktuje się jak opiekunów całodobowych. W związku z tym nie wymaga się od nich za dużo, ale nie oferuje się też wobec nich za dużo. I tak jak pan prezydent Wujec zauważył, trwa pogoń za pensją minimalną, żeby nauczyciel troszeczkę więcej zarabiał. Zresztą to dotyczy nie tylko samych nauczycieli, ale wielu innych osób tworzących pracowników szkoły. Trzeba rzeczywiście skończyć z kolejnymi reformami, które sprowadzają się do tego, że próbuje się wcisnąć do szkół politykę, ograniczyć prawa pedagogów, ograniczyć prawa rodziców, a wepchnąć w to politycznych nominatów, którzy mają decydować o tym, kto w szkole czego będzie uczył, jak to będzie robił. To jest absolutnie chore i nie powinno być w ogóle w jakichkolwiek rozważaniach. Więc jeszcze raz powtórzę, jesteśmy na drodze, która prowadzi w złym kierunku. To, co robimy, to staramy się minimalizować straty, ale cały czas jedziemy w kierunku, w którym nie powinniśmy jechać. Powinniśmy jechać w drugą stronę. I to nie jest rzecz, która jest rzeczą błahą, przypadkową. Mówimy o szansach, perspektywach tysięcy dzieci w całej Polsce. Mówimy o perspektywach całego kraju. Dzisiaj pchamy się dokładnie tam, skąd przez wiele lat staraliśmy się wydobyć. Nie nazwę tego wprost. Myślę, że się państwo sami domyślicie. Jeżeli ktoś się za to nie weźmie, skończy z pseudoreformami, nie zacznie konsultować ze środowiskami nauczycielskimi tego, jak szkoła powinna być i nie pomoże samorządom w utrzymaniu
utrzymaniu oświaty, bo to na nas rok po roku w coraz większym stopniu przerzucane są koszty utrzymania oświaty, a subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywa te koszty, to zagrożona jest nie dobre samopoczucie prezydenta Opola czy sympatia nauczycieli, tylko zagrożona jest po prostu przyszłość całego kraju, przyszłość dzieci, kolejnych pokoleń. Tak to wygląda. Niestety, to jest coś, co powinno być największą wagą. Niestety, przedmiotem dyskusji jest tylko wtedy, jak pojawia się na przykład kolejny projekt, taki jak Lex Czarnek. Dziękuję. Dziękuję. Tak, bardzo proszę, pani radna. Jeszcze się tak chciałam włączyć, bo tak próbuję właśnie ten tok wypowiedzi państwa odnośnie tych zmian ustawowych. Rzeczywiście my, jeśli jako samorząd mamy ograniczone tu możliwości. Ja sobie przypominam ileś lat temu, a jest różnica między niektórymi pokolenie, jak na naszych kierunkach, wszystkich prawie kierunkach, na uczelniach wyższych i tych, które kształciły inżynierów i tych różnych specjalizacji absolwentów, to na trzecim roku była możliwość ukończenia tak zwanego studium pedagogicznego, kursu pedagogicznego, która dawała możliwość ewentualnie absolwentom nauki w szkołach. No bo jaka jest różnica w tej chwili, albo dlaczego fizyk, który kończy fizykę ogólną, miałby być gorszym nauczycielem od fizyka, który powiedzmy kończył fizykę pedagogiczną, prawda? Na pewno jeden i drugi ma olbrzymią wiedzę, tylko ten jeden nie ma powiedzmy tych podstaw, jeśli chodzi o edukację pedagogiczną. Więc myślę, że tu rzeczywiście w tym kierunku należałoby pójść, aby absolwentom, to znaczy studentom różnych uczelni dać możliwość ewentualnie zdobycia kwalifikacji pedagogicznych w ramach studiów, bo tak to było, żeby ten człowiek potem, będąc już absolwentem, no, mógł swoją drogę odnaleźć. Natomiast brak takiej kwalifikacji, no niestety, ale może nie jednej osobie uniemożliwi podjęcie tej pracy. No ale tu nie do nas już po prostu to rozwiązanie, tylko do posłów, a zatem rzeczywiście zgadzam się i przychylam się, że jeżeli nie będzie rozwiązań ustawowych, jeżeli się nie wezmą posłowie i Sejm za to, to niestety będzie coraz gorzej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani profesor Anna Tabierz. Ja tylko chcę wyjaśnić, że właśnie takie kursy psychologiczno-pedagogiczne są oferowane. Problem właśnie jest w czymś innym. Nie ma zainteresowanych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Informuję, iż materiał był opiniowany przez Komisję Edukacji i Kultury, która wnioskuje jego przyjęcie. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania i przystępujemy do głosowania nad omówioną informacją na druku numer 1331. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu na podstawie paragraf 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny, w roku szkolnym 2021-2022. Większością głosów 17 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących się. Bardzo dziękuję za dyskusję i omówienie tego materiału. Przechodzimy do sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2021 na druku numer 1332. Sprawozdanie zostało przedłożone przez prezydenta, którego proszę o wprowadzenie do omawiania tegoż sprawozdania. Nie widzę, kto jest. A pan komendant, pani naczelnik Bogumiła Grudzień-Kuligowska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i pan komendant Krzysztof Maślak, Straż Miejska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, 29 grudnia 2020 roku Rada Miasta Opola przyjęła Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym projekt tego programu został przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.
Po co ten program w ogóle został stworzony, jaki był cel tego programu i jakie on przynosi efekty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Przede wszystkim w tym programie zostały zdiagnozowane zagrożenia, główne obszary, tak zwane główne obszary działania. Zgodnie z tym, co macie Państwo w tym sprawozdaniu, mamy 8 obszarów działania, czyli zidentyfikowanych tych zagrożeń, które są najbardziej niebezpieczne, tych zagrożeń, które są uciążliwe społecznie. Ta diagnoza została przeprowadzona na podstawie sprawozdań służb, inspekcji i sprawy za lata 2015-2019. Każde z tych zagrożeń, każdy ten obszar zagrożeń, został tutaj określony pewien cel, czyli co poprzez działania, jaki efekt chcemy uzyskać, żeby zminimalizować te zagrożenia, bo wszyscy mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie całkowicie tych zagrożeń wyeliminować. I tak jak Państwo macie w sprawozdaniu, takim pierwszym obszarem działania różnych instytucji, służb, inspekcji, straży i również wydziałów Urzędu Miasta Opola, to są działania związane z minimalizowaniem skutków przede wszystkim przestępczości pospolitej na terenie miasta. Bardzo ważne w tych działaniach, które są przez te wszystkie instytucje podejmowane, jest przede wszystkim współpraca. I wielokrotnie w tym sprawozdaniu podkreślamy to, jak działania na przykład Komendy Miejskiej, Policji, Straży Miejskiej, Wydziału na przykład Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w jaki sposób tutaj na siebie oddziałują i że przy określaniu tych celów jest wiele instytucji, które współdziałają ze sobą, żeby ten cel osiągnąć. I tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy, na które chciałabym szczególnie tutaj zwrócić uwagę, przy zwalczaniu wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, w poprzednim roku Komenda Miejska Policji poszukiwała młodych ludzi, którzy uciekli z domu. I takich poszukiwań, co są bardzo trudne poszukiwania, i takich poszukiwań w ubiegłym roku było 23. Kolejnym działaniem, które w tym obszarze podejmowała również Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, to jest przede wszystkim działania związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz szeroko pojęta edukacja w tym zakresie. Szczególnie wiele działań w szkołach, w przedszkolach, jak również dla seniorów były wykonywane przez funkcjonariuszy policji i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Cała statystyka w tym zakresie i jakie to były działania macie Państwo przedstawione w tym sprawozdaniu. Również bardzo ważnymi działaniami, które są związane z bezpieczeństwem, to są służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym, które są finansowane dzięki uchwale Rady Miasta Opola. I w roku poprzednim, dzięki środkom finansowym, które na te cele zostały dedykowane, przeprowadzono około 1230 takich służb. I również tutaj macie Państwo wypisane, jak one się przełożyły na liczbę mandatów, które zostały tutaj wydane, pouczeń i wszystkie inne działania w tym zakresie. Straż Miejska, jednym z bardzo ważnych działań Straży Miejskiej jest obsługa monitoringu wizyjnego miasta Opola, dzięki któremu zarówno Straż Miejska jest w stanie zidentyfikować osoby, które popełniają wykroczenie lub przestępstwo
w tym momencie, kiedy to się dzieje, jak również materiały, które są zgrywane z tego monitoringu przez policję, służą większej wykrywalności. Oczywiście zarówno Straż Miejska, jak i Policja realizowało wiele programów, między innymi Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje, Odpowiedzialność prawna nieletnich, Bezpieczny senior. Również chciałabym zwrócić uwagę na współpracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strażą Miejską. W tym zakresie działania były prowadzone przede wszystkim na zasadzie uświadomienia sprzedawców, czyli tych wszystkich punktów, które mają koncesję na sprzedaż alkoholu, związanych z tym, żeby nie sprzedawać tego alkoholu osobom nieletnim, jakie za to grożą konsekwencje, i sprawdzaniem tego, czy te zakazy są przez te punkty sprzedaży alkoholu realizowane. Kolejną działaniem, które było w bardzo dużym zakresie tutaj prowadzone, to są wszelkie zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. I w tym zakresie Miejski Zarząd Dróg przedstawia Państwu tutaj w sprawozdaniu przede wszystkim wszelkie działania, które podjął związanych z doświetleniem też przede wszystkim przejść dla pieszych, wzbudzaniem, montowaniem odpowiednich systemów, które chronią pieszego poprzez zapalenie się światła zielonego dla nich. Wszystko tutaj jest przedstawione. Gdybym musiała to tutaj, że tak powiem, przeczytać, to nam kilka godzin tutaj by na pewno zeszło na to, żeby te wszystkie działania opisać. Bardzo wiele działań z Miejskiego Zarządu Dróg również były prowadzone w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych, jak również przejazdów dla rowerzystów. Kolejna rzecz, którą wdrażał tutaj w tym zakresie Miejski Zarząd Dróg, to jest modernizacja przejść dla pieszych poprzez montaż elementów dla osób niedowidzących. Z kolei nasz Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej przeprowadził, wykonał bardzo dużo projektów, które będą na pewno realizowane, czy były już w tym roku realizowane, związane z przebudową dróg w zakresie budowy oświetlenia. Kolejną instytucją, która bardzo mocno w tym zakresie się udzielała, to jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego i wspólnie tutaj z naszą Strażą Miejską, Policją również uczestniczyli w wielu akcjach, które miały za zadanie przede wszystkim kontrolowanie stanu pojazdów, które dzieci wiozły na wakacje lub ferie. Przede wszystkim na sprawdzaniu również wspólnie z tymi służbami osób, które mogą być w stanie nietrzeźwości prowadzących samochody, i wspólnie razem również prowadzili takie spotkania czy różne pogadanki, prelekcje, festyny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. Kolejnym zadaniem, które było tutaj prowadzone, to dotyczy działań również Straży Miejskiej, to jest usuwanie pojazdów, które są już wyeliminowane, powinny być wyeliminowane z ruchu drogowego, a jednak ciągle gdzieś w różnych miejscach Opola po prostu stoją. Taka jest, wynika to z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Również wiele działań prowadziła Komenda Miejska Policji związanymi z bezpieczeństwem pieszych, motocyklistów, rowerzystów. Przede wszystkim to były pouczenia, pogadanki, jak również wspólnie, tak jak wcześniej mówiłam, z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, wszelkie kontrole pojazdów, które mogą stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.
Kolejnym zagrożeniem jest związane z pożarami i tutaj szczególnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykonywała wiele ustawowych zadań, które są dla nich przypisane w tym zakresie. Bardzo wiele zagrożeń, które mieszczą się w tym obszarze, dotyczą zagrożeń związanych z ulatnianiem się tlenku węgla. I tutaj nasi strażacy z Komendy Straży Pożarnej, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i seniorów, prowadzili wiele kampanii społecznych, wykorzystując tutaj również wszelkie media, które w tym zakresie są dostępne. Również bardzo duży nacisk został położony na doskonalenie umiejętności zawodowych strażaków poprzez organizację wspólnych ćwiczeń w zakresie współdziałania z innymi strażami, inspekcjami, urzędnikami w zakresie dotyczącymi działań ratowniczych. Niestety ze względu na zagrożenie covidowe nie mogły być prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w centrum edukacyjnym, które zostało utworzone w Komendzie Miejskiej PSP. Również bardzo wiele działań było prowadzonych przez jednostki ochotniczych straży pożarnej miasta Opola, których mamy 10 na terenie miasta. Szczególnie te działania dotyczyły profilaktyki przekazywania informacji młodym ludziom, mieszkańcom na tych terenach, na których te dane jednostki są, poprzez wykorzystanie nie tylko swoich remiz, ale również placówek oświatowych w zakresie szczególnie udzielania pierwszej pomocy. Kolejne zagrożenie, które tutaj zostało zidentyfikowane, to oczywiście podnoszenie bezpieczeństwa osób, które są nam w czasie imprez masowych, w czasie zgromadzeń. Również przepisy covidowe w bardzo mocnym stopniu ograniczyły liczbę uczestników zarówno imprez masowych, jak i zgromadzeń. Niemniej jednak ilość tych zgromadzeń, które odbyły się na terenie miasta, no była, można powiedzieć, na takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Tutaj szczególnie bardzo duża współpraca odbywała się między Komendą, Strażą, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, jeżeli chodzi o przygotowanie trzeciego Marszu Równości w roku poprzednim, ponieważ przy każdym z tych Marszu Równości odbywają się również kontrmanifestacje i głównym celem i obowiązkiem organu administracji publicznej, jakim jest prezydent miasta i wszystkich wydziałów, które współpracują w tym zakresie, jest umożliwienie odbycia się nawet w tym samym czasie i w tym samym miejscu wszystkich zgromadzeń, które są zgromadzeniami pokojowymi. W związku z tym nie zostały tutaj wydane żadne decyzje o zakazie tych zgromadzeń, tylko wszystkie zgłoszenia, które były związane z tak zwanymi kontrmanifestacjami, zostały tutaj zaakceptowane. Spotykaliśmy się z wszystkimi organizatorami tych marszów i w sposób bardzo pokojowy, dzięki tej współpracy, każdy marsz czy każde zgromadzenie, które zostało zgłoszone, tutaj się odbyło. Również wiele działań zostało tutaj prowadzonych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu. Szczególnie tu dotyczyło zgłoszonych imprez masowych i wszelkich ustawowych działań, które na inspektorze sanitarnym w tym zakresie spoczywa. Oczywiście zagrożenie, które już istnieje, że tak powiem, opisane w planie zarządzania kryzysowego, związane z zagrożeniem epidemicznym, w tym momencie ze względu na COVID nabrało tutaj bardzo dużego znaczenia. I szczególnie tutaj działania inspektora sanitarnego zostały tutaj opisane. Inspektor sanitarny przedstawił, ile wywiadów środowiskowych musiał przeprowadzić, jakie działania były związane również, które były prowadzone z wydawaniem różnych decyzji.
to na działania na pracowników tego inspektoratu w bardzo dużym stopniu było obciążające. W związku z tym były również tutaj prowadzone działania ze strony Urzędu Miasta Opola, ponieważ do inspektoratu sanitarnego zostali delegowani pracownicy Urzędu Miasta Opola, żeby wspomóc te działania, które musieli tutaj wykonać. Również wiele działań w tym zakresie zostało wykonanych przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Opola. Wszelkie kampanie informacyjne, które miały przede wszystkim na celu uświadomianie ludziom sposobów zachowania się przy tym zagrożeniu, sposobu noszenia maseczek, sposobu informowania mieszkańców i wszystkich osób, które przebywały na terenie Opola, o wszystkich zakazach, które są związane z tym, żeby w danym miejscu posiadać maseczkę, czy w autobusach, czy w sklepach. To Wydział Promocji w tym zakresie wykonał bardzo wiele działań, również wykorzystując wszystkie media, które były dostępne w tym zakresie. Bardzo obszernie zostało Państwu opisane tutaj wszelkie działania Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w zakresie niesienia pomocy nie tylko młodym osobom, ale również osobom dorosłym, które są zagrożone patologią społeczną. Wiele działań zostało opisanych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji nieletnich, jak również ograniczenie zjawiska przemocy i pomocy ofiarom przemocy. I kolejne zagrożenie, które zostało wpisane do tego programu, być może wydawałoby się, że to jest troszeczkę dziwne, że w takim mieście wojewódzkim jak miasto Opole możemy mieć do czynienia z dikimi zwierzętami, które wkraczają na teren miasta, jednak ze względu na to, że takie sytuacje występowały na terenie miasta, gdzie sarny czy dziki znajdowały się szczególnie na terenach, na drogach, czyli stanowiły bardzo poważne zagrożenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Również w tym zakresie zostały ustalone procedury i przypisane działania zarówno tutaj dla Policji, Straży Miejskiej, jak również wiele działań zostało tutaj zrealizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Bardzo często, szczególnie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które działa całodobowo, otrzymuje od mieszkańców naszego miasta informacje o martwych zwierzętach, które znajdują się albo blisko drogi, albo na terenie drogi. Zostały tutaj podpisane przez Wydział Ochrony Środowiska porozumienia, czyli w momencie, kiedy MCZK otrzymuje taką informację, zwracamy się tutaj do, albo jeżeli to jest zwierzę ranne, to zwracamy się tutaj do lekarza weterynarii, który przyjeżdża o każdej porze dnia i nocy i zajmuje się tym zwierzęciem, ratuje mu życie. Albo jeżeli to mamy już padłe zwierzęta, jest również podpisana umowa z firmą Remondis, która po prostu to truchło zwierzęcia odbiera, ponieważ może również stanowić, jeżeli to jest na drodze, stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, szczególnie jest to w godzinach nocnych i jest trudno to zauważyć przez osoby, które kierują pojazdem. Ze względu na to, że poprzez teren miasta Opola, zarówno jeżeli chodzi o drogi publiczne, jak również przewozy pociągami, są przewożone środki toksyczne, jak również na terenie miasta Opola są firmy, które również przechowują środki toksyczne. Również w tym zakresie zostały tutaj opisane działania i wszystkie kontrole, które są zarówno dokonywane przez Wydział Ochrony Środowiska, jak również Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Sprawozdanie opiniowała Komisja Społeczna i Zdrowia, która wnioskuje jego przyjęcie. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych. Bardzo proszę, pani radna Urszula Zajączkowska. Proszę o włączenie mikrofonu. Mnie interesuje kwestia. Jak wygląda monitoring miasta, choćby w Śródmieściu, bo niestety spotykam się parokrotnie z takimi sytuacjami, no, które no, wymagają jednak interwencji choćby tej Straży Miejskiej. Nasz deptak, ulica Krakowska, biały dzień, siedzi dwóch pijusów, wrzeszczy, pije, robi no, rzeczy straszne. Prawie by uszkodzili te nasze trąby, które zdobią tą ulicę. No ale zwykły obywatel, no przepraszam, no nie jest w stanie poskromić dwóch agresywnych pijusów. Inna sytuacja to z kolei Plac Wolności. Mamy tam wyremontowaną fontannę tego motyla. Piękna rzecz, zrobiona bardzo ładnie, no ale teraz, kiedy ta fontanna nie działa, no to się okazuje, że przychodzą matki i dzieci po tej fontannie robią różne wigibasy. I ja tylko czekam, aż po pierwsze dziecko se łba nie rozwali, nie mówiąc już o tym, że nie uszkodzi tej fontanny. I też tu by się przydała no jednak interwencja straży, bo no, to nie przechodzień ma zwracać rodzicowi uwagę, bo to będzie zbagatelizowane i obśmiane, no ale myślę, że tu po prostu no, gdyby ktoś do tego odpowiednio przygotowany zrobił, zagroził jakimś mandatem, no to może wtedy by było odpowiednie zachowanie. Bardzo proszę, pan komendant Krzysztof Maślak, Straż Miejska. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, tak po kolei, jeżeli chodzi o monitoring w Śródmieściu, rzeczywiście jest bardzo mocno rozbudowany. Jeśli chodzi o Krakowską, zdarzenia takie zdarzały się i będą się pewnie zdarzały. Staramy się dojeżdżać jak najszybciej i eliminować takie zjawiska. Nie zawsze to nam się udaje, ale ostatnio współpracujemy dość mocno z policją i staramy się te osoby, które spożywają w miejscu publicznym alkohol, bo o tym pani radna mówiła, no egzekwować od nich przepisy prawa. Co do Placu Wolności, w zeszłym roku założyliśmy tam kamerę, dlatego że wcześniej ta fontanna była zniszczona. Natomiast no, odpowiem tak, jeżeli są rodzice i są dzieci chodzące po tej fontannie, podobną sytuację mieliśmy na Stawku Barlickiego, to nie ma podstawy prawnej, żeby nie wiem, interweniować, zwrócić uwagę, bo dopóki nie ma zniszczenia, nie ma jakiegoś wykroczenia, no to sytuacja jest jak gdyby pod kontrolą rodziców. Moglibyśmy oczywiście mówić, ale to skończy się tym, że zapytają nas o podstawę prawną. Nie zgadzam się co do sprawy fontanny, bo o ile na Stawku Barlickiego ten stawek nie jest zabytkiem i te dzieci jak tam chodzą, no to nic sobie nie zrobią, niczego nie zniszczą. To fontanna Motyl jest jednak zabytkiem, jest odrestaurowana za duże pieniądze i ona wymaga jednak zupełnie innego podejścia. Proszę. Ja rozumiem no, ten brak inercji Straży Miejskiej, natomiast jeżeli my nie mamy podstawy, to nieważne, czy to jest zabytek, czy nie. Jeśli nie jest uszkodzony, to nie podejmiemy interwencji, bo na podstawie czego? Możemy zwrócić uwagę, zwracaliśmy uwagę, tak jak na Stawku Barlickiego dzieci chodziły po wodzie, ale tylko dlatego, to była taka informacja przekazywana rodzicom, że no, w tej wodzie mogą być różne bakterie, wirusy i mogą się zarazić. A tutaj nie widzimy podstaw, żeby zwrócić uwagę rodziców, którzy gdzieś tam są, nadzorują te dzieci i nie ma uszkodzeń, nie ma zniszczenia. Proszę uprzejmie. Matka nie nadzorowała tych dzieci. Dzieci latały i fontanny mogły uszkodzić, nie mówiąc o tym, że mogły sobie zrobić krzywdę. I uważam, że jednak powinny być takie osoby informowane, że proszę pani, to nie jest plac zabaw. Mamy dużo placy zabaw, gdzie te dzieci mogą się wyżyć, są drabinki, są różne huśtawki, a nie do tego ma służyć fontanna. Bardzo proszę. Dobrze, przyjmuję to do wiadomości, natomiast prosiłbym, żeby tam powstała jakaś informacja, że na przykład
no, zakaz bawienia się na fontannie, jakiś przepis, który pozwoliłby nam porządkowy gdzieś podjąć interwencję. Bardzo proszę, kolejne pytanie, pan przewodniczący Pospieszyński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja muszę się zapytać o Mały Rynek, bo tam funkcjonuje zakaz wjazdu w godzinach wieczornych i w weekendy. I mam pytanie, jak to jest respektowane, bo jest dużo skarg osób, które korzystają, że no, w godzinach wieczornych nie wjeżdżają mieszkańcy, tylko osoby, które tam przywożą znajomych, odbierają znajomych, albo jeżdżą po prostu przez całe centrum kilkukrotnie i za bardzo... Mimo zakazu mało kto go respektuje. Chciałbym się dowiedzieć, jak ten problem jest rozwiązywany, ile było interwencji w ostatnim czasie i czy jest jakaś możliwość na przykład zablokowania wjazdu na przykład na ten teren, nie wiem, poprzez jakiś słupek, który by się wysuwał i tylko mogli tam wjeżdżać mieszkańcy i służby miejskie. Mhm. Bardzo proszę, pan komendant Maślak. Jeżeli chodzi o kontrolę Małego Rynku, to nawet robimy wspólnie z policją, dlatego że widzimy tam dość spory problem wjeżdżających, przejeżdżających w godzinach zakazu. Natomiast myśmy już wcześniej mówili o tym, aby przed wjazdem na Mały Rynek postawić właśnie taki opuszczany słupek. Mógłby to być słupek na zasadzie sygnalizatora lub na zasadzie pilota. A więc służby miejskie, straż pożarna, policja, straż miejska miałyby możliwość, mieszkańcy też. I w tym momencie jak gdyby byłoby to wyeliminowane wjazd kogokolwiek innego. Ma pan rację, panie radny, że na terenie Małego Rynku, a szczególnie w okresie letnim, no, odbywają się różne imprezy, czy tam są te puby, restauracje. Jest sporo ludzi i wjazd w godzinach zabronionych powoduje to, że istnieje realne zagrożenie dla tych osób, które tam przebywają. Mamy w tym czasie rzeczywiście zwiększone te patrole. Zadaniowane są patrole w okolicach Małego Rynku, tylko że no, często jest tak, że tych patroli wspólnych jest 3-4 na całe miasto i tak naprawdę nie możemy być tam całą noc. Mhm. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Kaliszan. Aha, bardzo proszę, tutaj jeszcze pan przewodniczący dopytuje. Ja chciałem dopytać no, pana prezydenta, czy jest jakaś możliwość, tak jak ja proponowałem i pan komendant właśnie montażu takiego słupka, który by blokował i był tylko ten dojazd w tych godzinach włączenia tylko dla mieszkańców i dla służb, bo są takie możliwości techniczne takiej realizacji. Czy to państwo jakoś analizowali ten taką możliwość? Proszę, pani prezydent Małgorzata Stelnicka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Mały Rynek i w ogóle wjazd przez ulicę Zwierzyniecką, to mamy tam przygotowany projekt. Teraz ubiegamy się o dofinansowanie tego projektu. Jeżeli będzie dofinansowanie, to zrealizujemy to zadanie i ono zmieni w ogóle organizację ruchu w tamtym terenie. Więc uważamy, że to poprawi funkcjonowanie tej organizacji ruchu, która jest teraz. Natomiast no oczywiście wielokrotnie mamy wnioski o to, żeby postawić słupki tu czy tam, natomiast no nie jest możliwe, żebyśmy obsłupkowali całe miasto. Jeżeli chodzi o te słupki wysuwane, funkcjonalność ich też jest różna. Tych mieszkańców tam jest sporo, wszystkich trzeba by było wyposażyć w te mechanizmy, które im będą umożliwiały wjazd. Natomiast no, jednak upatrujemy trochę innego rozwiązania tej organizacji ruchu po przebudowie. Czekamy na wynik rozstrzygnięcia konkursu, w ramach którego złożyliśmy projekt na przebudowę ulicy Zwierzynieckiej, wjazdu i zmiany organizacji ruchu w tamtym terenie. I mam nadzieję, że to poprawi też funkcjonowanie tego obszaru, bo no chcemy też, żeby tam było bezpiecznie, natomiast mieszkańcy respektują przepisy ruchu tak, jak chcą. Jeżeli nie będziemy egzekwowali tego policja, służby Straży Miejskiej, to niestety będzie trudno, bo widzimy to też w różnych innych obszarach. Bardzo proszę, pani radna Anna Tabisz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo za ten raport. Ja mam takie pytanie w związku też z pytaniami mieszkańców. Mieszkam w centrum, w dzielnicy Generalskiej.
Wiem, że jest taka ustawa o prawo ruchu drogowego, która mówi o tym, że w strefie 30 niekonieczne są pasy dla pieszych. I teraz też chciałam się zapytać o to, czy można do tego podejść elastycznie, w takim sensie, że tu chodzi o konkretne przejście, przejście przy ulicy Luboszyckiej, to jest, ale ta Luboszycka to jest ta przy przychodni, w Śródmieście. Tam jest apteka, tam jest przychodnia, tam jest też szkoła i brak tego przejścia, jest sklep, do którego młodzież chodzi podczas przerw i tam ten brak tego przejścia moim zdaniem jednak stwarza niebezpieczeństwo z tego względu, że niby się zaczyna ta strefa, ale ta ulica jest często no, przez ogół mieszkańców używana podczas objazdu korków Przysienkiewicza. Wiadomo, że kierowcy nie widzą przejścia dla pieszych. To też jakby nie respektują do końca, czy jakby no, nie zwracają uwagi na pieszych. I mówię to i z perspektywy właśnie osoby kierującej samochodem, a i z perspektywy pieszej. W związku z tym moje pytanie, czy można właśnie podejść jakoś elastyczniej tutaj, czy to jest jakaś taka, ja nie znam tego prawa, czy to jest taki nakaz, czy można rzeczywiście jakoś elastycznie podejść do tego i w takich miejscach, tak jak już powiedziałam, newralgicznych, jednak te pasy wymalować. Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj bardziej dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg by nam rozwiązał sprawę, chyba. Pani Prezydent, bardzo proszę. Kwestię tą oczywiście należy omówić na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, która zajmuje się takimi sprawami, między innymi takimi sprawami dotyczącymi organizacji ruchu, ale faktycznie nie znam dokładnie brzmienia, nie potrafię w tym momencie przytoczyć dokładnie brzmienia tego przepisu, ale faktycznie tak jest, że w strefie zamieszkania, tam gdzie mamy tempo 30 albo niżej, tak jak tutaj na przykład w centrum miasta przy samym rynku, pieszy ma prawo poruszać się po jezdni, po drodze, gdzie chce, przechodzić tam, gdzie nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, to może swobodnie przechodzić i kierowca jest zobowiązany do tego, żeby zachować ostrożność i uważać na pieszego. Natomiast przyjrzymy się jeszcze temu miejscu. Ja poproszę, żeby na Komisji Bezpieczeństwa jeszcze raz omówić tę kwestię. Akurat tam jest z tych takich newralgicznych punktów docelowych dla mieszkańców, więc zobaczymy, jak tam ta organizacja ruchu wygląda i co można tam zrobić, żeby było bezpiecznie. Bardzo bym prosił o przygotowanie takiej odpowiedzi na ten konkretny wniosek, ponieważ bardzo często spotykamy się z informacją zwrotną z Miejskiego Zarządu Dróg, że właśnie ze względu na to, że obowiązuje gdzieś strefa ograniczenia prędkości, nie można wykonać właśnie na przykład przejścia dla pieszych. Czasem spotykam się też z taką odpowiedzią, że ze względu na to, że po drugiej stronie nie ma na przykład chodnika, nie można wykonać przejścia dla pieszych. Czyli w tym takim paradoksie prawnym rezygnujemy z rozwiązania, które ma zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ nie ma chodnika. Tak? Czyli wtedy i nie ma chodnika, i nie ma przejścia dla pieszych, czyli jest podwójnie źle. A tak byłoby przynajmniej przejście dla pieszych. Natomiast rozumiem, że wynika to pewnie z przepisów prawa, ale prosilibyśmy też o to, żeby zwrócić uwagę na to, że te przestrzenie tempo 30, one obejmują zazwyczaj szeroki zakres jakiegoś osiedla, dzielnicy, a są miejsca, gdzie faktycznie jest nagromadzenie punktów, które generują ruch. Tak jak pani radna tu wskazała, jest szkoła, jest sklep, jest apteka, więc tam siłą rzeczy ten ruch jest dużo większy niż na zwykłym osiedlu mieszkaniowym, gdzie są na przykład tylko przestrzenie mieszkaniowe, tak, zabudowania mieszkaniowe i wtedy możemy mówić, że faktycznie samochody jeżdżą i tylko do swoich domów, a ludzie tylko chodzą powiedzmy do swojego mieszkania, nie korzystają z jakichś miejsc usług czy sklepów. I faktycznie jest bardzo dużo takich wniosków, bo też trafiają do mnie, czy poprzez Rady Dzielnic te odpowiedzi z Zarządu Dróg, że ze względu na ograniczenie prędkości nie stosuje się dodatkowej sygnalizacji, a wiemy, jak niestety kierowcy, wszyscy my, tak, korzystamy z tych dróg, na te przepisy reagujemy. Bardzo proszę, kolejne pytanie, pan radny Tomasz Kaliszan.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja chciałem dopytać, bo od wielu, wielu lat wnioskuję o poprawę bezpieczeństwa na placu Daszyńskiego. Jak wygląda aktualnie sytuacja? Prowadziliśmy rozmowy mające na celu objęcie monitoringiem tego miejsca. Czy już to się udało? Czy jest to zrealizowane? Czy w tym roku zostało zdiagnozowanych więcej incydentów właśnie w tym miejscu, bo bardzo często dochodziło tam do wielu ekscesów, bujek, kąpieli. Mamy reprezentacyjne miejsce w centrum miasta, gdzie matki z dziećmi wypoczywają i chcą wypoczywać, a tak naprawdę się boją, bo bardzo dużo pijanych osób tam się pojawia. Więc chciałbym się dowiedzieć, czy już zostało potwierdzone, że ten plac zostanie objętym monitoringiem miejskim. Bardzo proszę, pan komendant Straży Miejskiej Krzysztof Maślak. Więc jeśli chodzi o monitoring Placu Daszyńskiego, to już jest kilka lat, zresztą pan radny, rozmawialiśmy o ten temat. Robiliśmy taką analizę i przymiarkę, czy jest możliwość podłączenia energetycznego, ale tam niestety nie, bo są lampy. Chcieliśmy tam zastosować przesył radia. Zbyt wysokie drzewa, no niestety nie pozwalają nam na to, aby to radio gdzieś tam przemieszczało się ten sygnał i łapało te kamery. W tym roku jest rozwiązanie techniczne nowe. Prawdopodobnie będzie wprowadzone w Opolu na placach zabaw, gdzie przesył jest po karcie telefonicznej i w tym momencie nie będziemy potrzebowali nic więcej poza tym, co czyli kamera razem z tym urządzeniem na kartę telefoniczną i połączenie z naszym serwerem. Wtedy jest to do zrealizowania, bo jak pan wie, mamy już słupy, żeby wkomponowały się w ten plac Daszyńskiego. Celowośmy kiedyś otrzymali z miasta, że w przypadku, gdyby były tam kamery, to na pewno będą na tych słupach. Jeżeli uda nam się w przyszłym roku jakieś znaleźć pieniążki na te urządzenia, to na pewno plac Daszyńskiego jest jak gdyby dla nas strażników miejskich i policji w priorytecie. Jeśli chodzi o incydenty, o których pan mówi, to rzeczywiście w dużej części one już zanikły, a więc nie ma już kąpieli w godzinach porannych i wieczornych w okresie letnim osób bezdomnych, bo to oni najczęściej tam kąpali, robili pranie. Natomiast spotykają się ludzie młodzi, a więc generalnie nie ma jakichś tam, nie odnotowaliśmy żadnych tam jakichś dużo więcej, czy nawet widać wielki spadek tam zdarzeń, które są nieakceptowane przez społeczność. Dziękuję bardzo za informację. W takim wypadku, po tym co usłyszeliśmy od pana komendanta, proszę i apeluję do pana prezydenta, do pani prezydent, do panów prezydentów, aby właśnie przekazać i zabezpieczyć środki na objęcie monitoringiem tego miejsca w ramach dostępności nowej technologii, która umożliwia objęcie monitoringiem tego miejsca. Bardzo proszę o zapisanie tego także jako wniosku do budżetu miasta i o odpowiedź, czy takie środki się pojawią na realizację tego przedsięwzięcia. Bardzo proszę, kolejne pytanie, pan przewodniczący Przemysław Pytlik. Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy monitoringu na Kamionce Piast. Czy i kiedy tam zostanie monitoring podłączony do naszej sieci? I drugie pytanie dotyczy małego rynku, gdyż od kilku lat właśnie też zabiegam o poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Niestety odbijam się od ściany. Ostatnio dostałem taką sugestię nie tylko od mieszkańców, ale od osób przebywających na małym rynku, żeby poprawić oznakowanie na ulicy Zwierzynieckiej. I tu jest moje pytanie, czy jest taka możliwość, żeby znak, który stoi na samym skrzyżowaniu, gdzie rozprasza kierowców to skrzyżowanie, dlatego zwiększają uwagę
uwagę, bo mamy drogę w stronę Pizzy Hut, mamy krakowską, mamy zwierzyniecką, jeszcze przejście dla pieszych, a znak z zakazem wjazdu jest kilka metrów do góry. Wiem, że są jakieś przepisy, które to normują. Natomiast czy jest możliwość przesunięcia tego znaku troszeczkę głębiej i obniżenia go, żeby kierowca, który wjeżdża w ulicę Zwierzyniecką, widział ten znak, bo w tej chwili on jest bardzo słabo widoczny, i postawienie drugiego znaku parę metrów prędzej na wysokości Papa Jack z zakazem skrętu w prawo i ze znakiem, który daje wyjątek czy możliwość wjazdu w godzinach dziennych lub zakazu w godzinach nocnych. Dziękuję. Bardzo proszę, pan komendant. Więc odpowiem na to pierwsze pytanie, panie radny. Mówimy o kamionce Piast. Kamery są u nas zdeponowane, natomiast brakuje tam światłowodu, aby to połączyć, i w tym momencie, jeśli Wydział Infrastruktury, Wydział Informatyki to zadanie zrealizuje, a ma być realizowane prawdopodobnie na początku przyszłego roku, wówczas te kamery tam będą i będą monitorowały tą część miasta. Druga część pytania, ewentualnie potwierdzenie tej części o instalacji światłowodu, jeżeli ktoś z Wydziału Informatyki byłby obecny. A jeżeli nie, to bardzo proszę o odpowiedź jeszcze potwierdzającą i oznakowanie wjazdu na Mały Rynek. Czy możemy prosić o poprawienie tego oznakowania dotyczącego zakazu wjazdu? Pani Prezydent Małgorzata Stelnicka, proszę. Szanowni Państwo, podobnie jak poprzednio, jak odpowiadałam pani radnej Annie Tabisz, my to przedstawimy na Komisji Bezpieczeństwa, bo wszelkie zmiany co do znaków, lokalizacji znaków czy wprowadzanie nowych znaków wymagają takiej opinii i poddamy to dyskusji Komisji Bezpieczeństwa. Jeżeli faktycznie ten znak jest niewidoczny, to go poprawimy. Co do tego zakazu, to też Komisja Bezpieczeństwa to przeanalizuje. Jeżeli będzie taka konieczność, to te znaki tam zostaną poprawione. Bardzo proszę o zapisanie jeszcze pytania, czy ten światłowód faktycznie na początku przyszłego roku by się pojawił. Nie widzę dalszych pytań. Zamykam pytania i przechodzimy do fazy dyskusji. Proszę uprzejmie. Kto chciałby zabrać głos w dyskusji? Widzę zgłoszenie mieszkańca, tak? Sekundkę. Szanowni Państwo, przystępujemy do... Bardzo proszę o ustanowienie głosowania. Pan chciałby zadać pytanie w tym punkcie, tak? Dotyczącym raportu o stanie bezpieczeństwa. Dobrze, to zapytamy radnych, czy przewidują taką ewentualność, aby tutaj umożliwić głos mieszkańcowi, zadanie pytania dotyczącego sprawozdania z realizacji miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli pożytku publicznego za 2021 rok. Bardzo proszę. Jakbyśmy mogli tylko poprosić imię, nazwisko. Dobrze, bardzo prosimy, pan Paweł Dankiewicz. Rozpoczynamy głosowanie. Czy państwo radni zechcą udostępnić głos panu Pawłowi? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jest mikrofon. Sekundka, już kończymy nasze głosowanie. Za 19 radnych, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wobec tego umożliwiamy zabranie głosu. Prosimy tylko o w miarę syntetyczną wypowiedź. Dobrze, bardzo proszę. Również o włączenie czasu. Dzień dobry, proszę, szanowni państwo, dzień dobry panie prezydencie i widownio. Ja nazywam się Paweł Dankiewicz, mam 43 lata, za niedługo jestem byłym policjantem z 20-letnim doświadczeniem. Mam około 1000 wyroków sądów, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów okręgowych, rejonowych w sprawie obostrzeń covidowych. Te maseczki były nielegalne i tu słyszałem, że miasto było bardzo dobrze przygotowane do tych przepisów. Ja wyrażam tutaj głęboki sprzeciw wobec łamania praw podstawowych człowieka i chciałbym zadać pytanie panu komendantowi Straży Miejskiej i panu prezydentowi Wiśniewskiemu, czy ludzie będą prześladowani w Opolu, jeżeli jakieś nowe obostrzenia wejdą w życie. Tak samo nie wyrażam zgody na to, żeby ludzie, którzy wchodzą do placówek służby zdrowia, do aptek, żeby też musieli być urągająco traktowani. Nie wyrażam na to zgody jako świadomy człowiek, który ma już 20 ponad lat doświadczenia życiowego i zawodowego jako policjant. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź, panie komendancie, panie prezydencie.
jeżeli będą przepisy, które obowiązują... Bardzo proszę o ciszę, szanowni państwo. Dajmy odpowiedzieć panu komendantowi. Jeżeli będą obowiązywały na terenie Rzeczpospolitej przepisy zakazujące cokolwiek, to na pewno będziemy to egzekwować. Panie prezydencie, czy pan chciałby jeszcze się odnieść do... Dziękuję. Wobec tego, szanowni państwo, zamykam dyskusję, nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania przyjęcia sprawozdania na druku numer 1332. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głos. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu na podstawie paragraf 31 ustęp 2 Statutu Miasta Opola przyjęła sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2021 rok. Większością głosów 17 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie nadania nazwy Kaszmirowa drodze wewnętrznej na druku numer 1333. Tryb uproszczony bez prowadzenia pytań i dyskusji. Projekt uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały, zarządza załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 1333. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Szanowny panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy Kaszmirowa drodze wewnętrznej większością głosów 16 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie nadania nazwy na otoku drodze wewnętrznej na druku numer 1334. Tryb uproszczony bez prowadzenia pytań i dyskusji. Projekt uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały, zarządza załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy na otoku drodze wewnętrznej większością głosów 15 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogosławice 8 w Opolu na druku numer 1335. Tryb uproszczony bez prowadzenia pytań i dyskusji. Za pośrednictwem programu e-sesja otrzymali państwo analizę zasadności tego projektu. Projekt uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 1335. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddanie głosu. Pani radna, nie zaliczyło pani Elu. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gosławice 8 w Opolu jednomyślnie 19 głosami za. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzoski 3 w Opolu na druku numer 1336. Bardzo proszę, pan prezydent Maciej Wujec. Panie przewodniczący, szanowni państwo, proszę o wyłączenie tego spod obrad w dniu dzisiejszym. Mhm. Wobec tego punkt zostaje wycofany przez wnioskodawcę z porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Druk 1337. Tryb uproszczony bez wprowadzania pytań i dyskusji. Projekt uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 1337. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Jeszcze pan radny jest. Sekundkę wstrzymajmy. Jeszcze pan radny dotarł. Bardzo prosimy o oddanie głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
jednogłośnie głosami 20 radnych za. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na druku nr 1340. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie do omawiania. W imieniu pana prezydenta, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pani Agnieszka Planetosz. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie wyrażenia zgody przez Państwa, przez Radę Miasta na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Pileckiego. Nieruchomość ma łączną powierzchnię prawie 74 arów. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi oraz tereny sportu i rekreacji oraz drogi wewnętrzne i parkingi. A ponieważ jej wartość przekracza 3 miliony złotych, wymagana jest Państwa zgoda na jej sprzedaż. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Nowak. Dziękuję serdecznie panie przewodniczący. Ja mam pytanie, bo tam było, że to jest zbycie. Jakby pani naczelnik mogła powiedzieć troszeczkę więcej, w jakiej formie to ma nastąpić i jaki jest na to pomysł? Bardzo proszę o odpowiedź. Zbycie odbędzie się oczywiście w drodze przetargu nieograniczonego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Nie widzę. Przechodzimy do dyskusji. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, kto jest za udzieleniem poparcia uchwale w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej druk 1340. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciwny lub kto się wstrzymał, proszę o głos. Bardzo dziękuję. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 18. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu, w tym określenia kryteriów i pierwszeństwa, zasad przeprowadzania ocen punktowej oraz maksymalnej wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego do oceny zdolności czynszowej dla inwestycji mieszkaniowych w związku z najmem, dla których mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Druk 1341. Opiniowała Komisja Infrastruktury. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, poproszę o wprowadzenie Pana Prezesa OTBS, Pana Tomasza Maciusia. Dzień dobry Panie Przewodniczący, dzień dobry Państwo, Panie Prezydencie. W tej chwili przedmiotem jakby głosowania Rady będzie zaproponowane kilka zmian do wcześniejszej jakby uchwały Rady Miasta dotyczącej zasad przyznawania i kwalifikacji wniosków dla najemców, którzy mogą się ubiegać o dopłaty z Funduszu Dopłat w pierwszym okresie najmu mieszkania. Uchwała ta została podjęta w styczniu ubiegłego roku i w zasadzie nie została jakby fizycznie skonsumowana, bo nie ukończyliśmy jeszcze budowy, która będzie objęta tymi dopłatami, ale w tej chwili już finalizujemy ten temat i przy okazji zmian ustawy, które miały miejsce na przestrzeni roku 2021-2022, po prostu chcielibyśmy zawnioskować o uaktualnienie tej uchwały, która będzie obowiązywała w mieście Opolu w tym zakresie. Główną zmianą, którą jest zgłaszana, jest dodanie warunku głównego, takiego znaczącego, który wprowadził ustawodawca, a mianowicie jeżeli chodzi o ubieganie się o najem objęty dopłatami, preferowane będą osoby, które posiadają książeczkę mieszkaniową,
powszechną książkę mieszkaniową w PKO, które były wydawane do bodajże roku 90 chyba 3 czy 7. I takie osoby będą po prostu są jakby głównym warunkiem preferującym przy ewentualnym zawieraniu umów najmu. Taki warunek wstawiliśmy jako warunek główny i wyznaczyliśmy mu wagę 40 punktów, nazwijmy to, na liście rankingowej wniosków. Dodatkowo również zgodnie z ustawą Rada Miasta ma prawo i czy też obowiązek również wprowadzić kryteria dodatkowe, które są brane pod uwagę przy kwalifikacji najmu. I tutaj również chcielibyśmy dodać dodatkowe kryterium w postaci preferowania osób młodych, czyli do 35 roku życia. I wyceniliśmy, nazwijmy to punktowo, ten warunek na 30 punktów. Jest to, nazwijmy to, patrząc na ranking, drugi główny warunek. Jeszcze jedną, że tak powiem, zmianą, która zwraca uwagę w stosunku do pierwotnego brzmienia tej uchwały, czy też jej treści, jest zmiana kryteriów, które mogą zostać określone dodatkowo, chodzi o kryteria finansowe, przez Radę Miasta. I tu mamy do wyboru, znaczy mieliśmy do wyboru bądź określenie wysokości krotności kaucji, czy też wysokości tej kaucji, jak również ewentualnie określenie dochodu, jak i progu dochodowego, jaki musi spełniać potencjalny wnioskodawca, wnioskując o zawarcie umowy najmu i ubieganie się o dopłaty. W pierwotnym brzmieniu tej uchwały mieliśmy określoną krotność czynszu, czyli jako kaucję zabezpieczającą w wysokości 12-krotności czynszu. Biorąc pod uwagę, że nasza, jakby to powiedzieć, uchwała w 2021 roku powstawała jako jedna z pierwszych w kraju i jakby nie było zbyt wielu orzeczeń w tym temacie, to bazując w tej chwili już przy okazji zmiany, bazując na orzeczeniach, powiedzmy, czy sądów, czy organów zatwierdzających uchwały rad miast i gmin, proponujemy również zmianę, zejście z warunku krotności czynszu, jeśli chodzi o wysokość kaucji, i wskazanie wysokości progu dochodowego, jaki musi spełnić wnioskodawca. I tutaj w miejsce i zaproponowaliśmy zapis o maksymalnej wysokości średniego miesięcznego dochodu, że średniomiesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego 100% i bądź w przypadku pozostałych gospodarstw domowych 100% powiększonych o dodatkowe 40 punktów procentowych za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie artykułu 20 punkt 1 litera a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o to, na co rzecznicy zwracali uwagę, że czynsz jest w zasadzie sprawą uznaniową i nawet na etapie w tej chwili, jak byśmy zaczęli rekrutację, nie jesteśmy w stanie jeszcze dziś określić ostatecznej wysokości na przykład czynszu w danym zasobie mieszkaniowym i stanowi to pewien jakby błąd prawny, który uniemożliwia właściwą ocenę potencjalnemu najemcy swojej sytuacji. Zaś wstawienie tego progu dochodowego, zresztą który jest zgodny z brzmieniem w ustawie, bo też również są to takie same kryteria dla uzyskania progu przyznania zasiłku tego mieszkaniowego. Jest ogłaszany przez prezesa GUS, jest to powszechnie i standardowym wskaźnikiem, który jest powszechnie używany i ogłaszany przez prezesa GUS. Sądzimy, że to jakby ułatwi nabór i jakby też pozwoli na szybką i właściwą ocenę
i właściwą ocenę potencjalnego wnioskodawcy. Jest to próg, który jest jakby w naszym przypadku jakby TBS-u niższy od progu przyznawania mieszkań dla mieszkańców TBS-u na zasadach ogólnych, zgodnych z ustawą o społecznych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Czyli może przyjąć, że każdy, kto spełni warunki spełnione jakby w uchwale i ustawie o przyznaniu dopłaty do czynszu, również spełni warunki ubiegania się o mieszkanie w TBS-ie. Chyba z takich głównych jakby zmian, myślę, że to chyba wszystko w tym temacie. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych. Proszę uprzejmie. Pan przewodniczący Michał Nowak, proszę. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ja bym miał pytanie, kiedy weszły w zmiany te, bo rozumiem, że to jest, są zmiany w ustawie, już szukam tej ustawy tutaj, na którą się chyba państwo powołujecie, ustawie o najmie lokali mieszkaniowych. I kiedy one weszły w życie i czy tam była taka punktacja, którą państwo proponujecie, czy była jeszcze inna i jak to wyglądało ustawowo? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, znaczy wygląda to tak. Mówimy o ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania z dnia 20 lipca 2018 roku i zmiany, jakie miały miejsce, na które, o których mówiłem, czyli po naszym wcześniejszym jakby procedowaniu uchwały Rady Miasta, miały miejsce w 2021 roku i w 2022, czyli, ale już po, to był chyba bodajże lipiec albo sierpień 2021 i dokładnie nie wiem, w sierpniu 2022 roku. Czyli to były jakby dwie, rok w rok były zmiany tej ustawy. Jeśli chodzi o punktację, czy też te warunki dodatkowe, które Rada Miasta może wprowadzić w uchwale w swoim akcie, nie jest określone, punkty wychodzą jakby są zaproponowane przez jakby no przez nas i uchwalane przez Radę, nie jest to z góry określane. Mamy pewien katalog powiedzmy warunków, z których może korzystać Rada, ale może również dodać swoje i może to w swój dowolny sposób jakby ocenić i jakby nadać wagę poszczególnym kryteriom. Mhm. Bardzo dziękuję. Czyli rozumiem, że nie ma ustawowych konkretnych punktów, to państwo wybraliście takie punkty i nadaliście takie kryteria, takie wagi tym kryteriom. To znaczy, panie przewodniczący, główny warunek, o którym powiedziałem, ten, który dodajemy, czyli posiadanie książeczki mieszkaniowej, jest w ustawie. Pozostałe warunki, które są w uchwale, zaproponowanym treści uchwały Rady Miasta, są również wzięte z katalogu kryteriów, które są użyte w ustawie, którą przywołałem. I nie wzięliśmy wszystkich, bo tam jest ich kilkanaście, a to by komplikowało niepotrzebnie sprawę. Mamy wybrane z punktu widzenia jakby chyba naszego miasta najbardziej najistotniejsze, które powinny być brane pod uwagę i mieć największą wagę. Mhm. Bardzo dziękuję. A dlaczego akurat książeczka mieszkaniowa jest tak mocno i silnie punktowana? Znaczy wydaje mi się, panie przewodniczący, wydaje mi się, że rząd ma problem chyba z tymi książeczkami, bo to jest stary temat i co chwila ktoś się z tym objawia i stąd jakby chcę wygonić z dziur posiadaczy tych książeczek, żeby je jak najszybciej zlikwidować i rozliczyć. Myślę, że jest to jakaś zaszłość. Powiedzmy, no bank ma pewnie z tym jakieś problemy z rozliczeniami, bo wiem, że to chyba było dopłacane przez rząd i stąd chyba chcę zamknąć ten temat. Stąd preferowane jest osoby z tymi książeczkami jako pierwsze. Jest taki warunek, bym powiedział, bardzo, bardzo ogólny. Ja mogę panu nawet, to jest
Konkretnie jest osobny jakby wręcz paragraf tego warunku dodany i dopiero są warunki dodatkowe, które Rada Miasta może jako dodatkowe kryteria ustanowić. Tak jest w ustawie. Tak. Bardzo proszę. Jeżeli mógłbym prosić tak syntetycznie jeszcze te 40 punktów, a później po kolei jakie, tak syntetycznie tylko. Syntetycznie wygląda to w ten sposób, że mamy... mamy w treści uchwały. Mamy 40 punktów, ten główny warunek. Następnie jest 30 punktów za osoby młode, czyli do 35 roku życia. Następnie jest z tego co pamiętam, mamy 30 punktów mają również osoby, czy chyba nie, 25, przepraszam, ja sobie zacznę tylko tutaj. Czyli po kolei mamy tak. Wnioskodawca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa jest osobą, która nie przekroczyła 65 roku życia, to jest 30 punktów, czyli dla młodych. Wnioskodawca i osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą bądź najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta lub OTBS, czyli osoby opuszczające stare zasoby bądź zasoby komunalne dostają za to 10 punktów. Dodatkowe przy rankingowaniu swojej pozycji na liście rankingowej. Wnioskodawca, która złożyła wniosek do TBS-u, a nie dostała na przykład mieszkania, bo jest w kolejce, bo nie ma dostępnych mieszkań, otrzyma dodatkowe 20 punktów przy liście, przy rankingowaniu. Następnie, jeżeli wnioskodawca spełnia wymogi regulaminu najmu lokali OTBS, dostanie dodatkowe 10 punktów. Wnioskodawca, który rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym, dostanie 5 punktów w Opolskim Urzędzie Skarbowym w Opolu. Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko, otrzyma 5 punktów za każde dziecko w rodzinie. Osoba również do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź jest tam powiedzmy zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, otrzyma dodatkowych 5 punktów. Są przewidziane mieszkania dla niepełnosprawnych, więc to jest też jakby pewna preferencja. Osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, również otrzyma 5 punktów. I jest jeszcze dodatkowy punkt, który wprowadziliśmy. Najemca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego, jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu w przeszłości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten budynek lub lokal. Takie osoby mają dodatkowych 25 punktów. Opole jest akurat, byliśmy pokrzywdzeni przez żywioły, więc być może jest możliwość pomocy takim ludziom, jeżeli takowej jeszcze potrzebują. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Czy są pytania jeszcze, Szanowni Państwo? Nie widzę. Zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Michał Nowak. Dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Znaczy, ja na pewno się cieszę, że taki regulamin jest proponowany i wprowadzany. Co do kryteriów, rozumiem, że teraz to już jest za późno na dyskusję odnośnie kryteriów i ewentualnie zamożności, jakichś innych kryteriów, które mogłyby być punktowane. Myślę, że teraz mamy decyzję, czy taki regulamin przyjmujemy, czy nie. Więc myślę, że sam fakt regulaminu jest bardzo dobry. Te niektóre ograniczenia, niektóre punktacje są bardzo dobre. Myślę, że to jakby też ukróci nieprawidłowości, które miały miejsce przy innych mieszkaniach. I Panie Prezydencie, myślę, że dogryzanie mi w trakcie pytań, żebym sobie ustawę przeczytał, myślę, że akurat w Pana wykonaniu jest nieeleganckie. Bo później trzeba Lex Wiśniewski tworzyć właśnie, żeby eliminować takie zachowania z życia publicznego. Więc proszę nie robić takich wycieczek personalnych, naprawdę dla dobra mieszkańców i żebyśmy wszyscy mogli być zapoznani i w dbałości o to są moje pytania, a nie ze złośliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. I Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 1341? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego do oceny zdolności czynszowej dla inwestycji mieszkaniowych w związku z najmem, dla których mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Jednogłośnie głosami 19 radnych za. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, dziękuję za obecność i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Opolu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na druku numer 1343. Pan prezydent Maciej Wujec, proszę uprzejmie. Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Panie przewodniczący, prosimy o wycofanie tego projektu uchwały. Dobrze, wobec tego mnie trafi na kolejną sesję. Punkt zostaje wycofany przez wnioskodawcę tegoż punktu. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i dopłat do czynszu. Na druku numer 1344 proszę pana prezydenta wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie do omawiania. Pan prezydent Przemysław Zych. Panie przewodniczący, szanowni państwo, poproszę o wprowadzenie panią naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, panią Dorotę Rutkowską oraz panią dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń, Annę Radak. Bardzo proszę o wprowadzenie. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ten projekt uchwały ma charakter porządkowy i ma na celu wprowadzenie do statutu Miejskiego Centrum Świadczeń 3 nowych zadań realizowanych od niedawna oraz jednego, do którego realizacji przystąpimy 1 grudnia. Chodzi mianowicie o dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu innych źródeł ciepła, czyli gaz, pelet, drewno kominkowe oraz dodatek elektryczny. To wszystko, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały opiniowała Komisja Infrastruktury, Komisja Budżetowa oraz Komisja Społeczna i Zdrowia, które wnioskują podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych? Nie widzę zgłoszeń do pytań. Zamykam pytania. Otwieram dyskusję. Czy są chętni zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 1344. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, energetycznych i dopłat do czynszu, jednogłośnie głosami 19 radnych za. Informacja o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, w których wykonywana kara jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na druku numer 1345. Informacja została przedłożona przez pana prezydenta. Nie była opiniowana, gdyż została wprowadzona do porządku obrad głosowaniem Rady. Czy... Bardzo proszę o wprowadzenie tejże informacji. Bardzo proszę. Dzień dobry, Anna Kwiatkowska-Kaźmierska, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Szanowni państwo, przedstawiam państwu informację o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 2010 roku, prezydent miasta zobowiązany jest do wyznaczenia co roku podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Na 2023 rok zarządzeniem prezydenta miasta Opola wyznaczono 19 takich podmiotów. Przedstawiamy państwu w związku z tym informację wraz z informacją, opinią prezesa sądu w tym zakresie. Nadmienię tylko, że prace wykonywane przez te osoby są to prace głównie porządkowe na zewnątrz terenu, gdzie znajduje się obiekt, drobne prace remontowe. Bardzo dużo osób korzysta z
takiej formy odpracowania godzin. Informacja taka została również przekazana prezesowi Sądu Rejonowego w Opolu. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Pytania radnych. Bardzo proszę, pani radna Alicja Wiśniewska. Ja mam takie pytanie, bo tutaj jest lista i w punkcie 14 wymienionych jakby lokalizacji są wodociągi i kanalizacje, jako z uwagi na pandemię nadal wstrzymane są przyjęcia podsądnych do prac. Czyli dlaczego akurat w tym miejscu i z czego to wynika? Taką informację uzyskaliśmy od osób, które współpracują w zakresie wykonywania podmiotów. Jeżeli podmiot nie wyraża zgody na przyjęcie bądź są jakieś ograniczenia z tym związane, no taka informacja musiała znaleźć się tutaj. Bardzo proszę, pani radna. Ja to tak dopytam, bo tutaj mamy jednostki, gdzie mamy dzieci, gdzie mamy młodzież, gdzie mamy osoby, które wymagają pomocy społecznej. Jakby po prostu wydaje mi się to trochę nieuzasadnione, tak? Że akurat w tej lokalizacji jakby warto by było po prostu też dopowiedzieć, dlaczego akurat, bo ta odpowiedź to nie jest taka wystarczająca, tak? W tych wszystkich pozostałych jednostkach te prace odbywają się bez kontaktu z osobami, które tam zamieszkują. Przyznam szczerze, że no, taką informację uzyskaliśmy od wodociągów. Dopytamy się, dlaczego podtrzymali to stanowisko i przekażemy taką odpowiedź. Bardzo prosimy o tą informację do wiedzy. Oczywiście. Wiadomości państwa radnych. Nie widzę pytań, zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Projektu uchwały, informacji, przepraszam, na druku numer 1345. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu na podstawie paragrafu 31 ustęp 2 Statutu Miasta Opola przyjęła informację o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Większością głosów 18 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, jednym głosie wstrzymującym się. Informacja o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, na których rzecz skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne. Na druku numer 1346 informację przedłożył prezydent i nie była opiniowana, gdyż została wprowadzona do porządku głosowaniem Rady. Bardzo proszę panią naczelnik o krótkie wprowadzenie. Szanowni Państwo, drugą informacją jest informacja o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne. Tutaj wyznaczając zarządzeniem prezydenta te dwa podmioty, kierowaliśmy się opinią dyrektora aresztu śledczego. Pan dyrektor w swojej opinii wskazał 4 podmioty, gdzie takie prace mogły być wykonywane. Natomiast po uzyskaniu informacji z tych podmiotów tylko dwa zdecydowały się przyjąć takie osoby. Natomiast w pełni zabezpiecza to potrzeby aresztu śledczego w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Pytania radnych? Nie widzę pytań, zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję. Głosujemy przyjęcie informacji na druku numer 1346. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu na podstawie paragraf 31 ustęp 2 Statutu Miasta Opola przyjęła informację o wyznaczonych na 2023 rok podmiotach, na rzecz których skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne, większością głosów 19 radnych za, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. Bardzo dziękuję za przygotowanie, przedłożenie tych uchwał. I przechodzimy, szanowni państwo, do dwóch uchwał dotyczących tytułów honorowych dla mieszkańców naszego miasta. Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola panu Andrzejowi Drosikowi na druku numer 1347. Oba wnioski to wnioski, które opiniowała oczywiście kapituła wyróżnień honorowych, natomiast zostały złożone przez pana prezydenta. Pan Andrzej Drosik, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu oraz Politechniki Wrocławskiej. W firmie Nutricja Zakłady Produkcyjne pracuje od 1981 roku. W 1999 roku został naczelnym inżynierem firmy.
firmy, a rok później objął funkcję dyrektora zakładu. Od 2012 roku objął stanowisko dyrektora przemysłowego na Europę Centralną Dywizja Żywności dla Dzieci. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Otrzymał platynowy laur kompetencji i umiejętności przyznawany przez Opolską Izbę Gospodarczą oraz nagrody jakości. Znakomity przywódca, ambasador polskiej gospodarki, nagrodę solidnego pracodawcy, lider opolskiej gospodarki. W roku 2015 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2022 roku za całokształt swojej pracy otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie nadawane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla państwa i obywateli spełniających czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków. Z inicjatywy pana Andrzeja Drosika powstał program monitoringu biznesowego, nad którym pieczę objęło Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego. Założeniem programu jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale. Dyrektor realizuje także politykę odpowiedzialności społecznej, angażując się w szereg działań. Wieloletnia współpraca i wsparcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, pomoc dla hospicjum dla dzieci w Opolu, a także Domu Matki i Dziecka w Opolu prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia. Opinia kapituły wyróżnień honorowych stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały. Oczywiście jest pozytywna. Pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę pytań, zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola panu Andrzejowi Drosikowi. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola panu Andrzejowi Drosikowi jednomyślnie głosami 20 radnych za. Uchwała w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Opola panu Arturowi Góralczykowi na druku numer 1348. Pan Artur Góralczyk jest prezesem Stowarzyszenia Bieg Opolski. Od 2003 roku jest organizatorem największej amatorskiej imprezy biegowej w Opolu Bieg Opolski. Pan Artur Góralczyk jest także organizatorem kilku innych imprez biegowych w mieście Opolu i województwie opolskim. Wzgórzowa Trzynastka i Trzy Razy Kopa. Nieformalny lider bardzo dużego środowiska biegaczy w naszym mieście, trener i przewodnik niewidomych sportowców zajmujących się biegami. Całe życie związany z Opolem, absolwent publicznej szkoły podstawowej nr 2 oraz technikum mechanicznego w Opolu, jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Szkoły Wojskowej w Pile, całą swoją zawodową karierę wojskową związał z 10. Sudecką Dywizją Zmechanizowaną w Opolu. Pan Artur Góralczyk jest opolskim społecznikiem, zawsze gotowy do pomocy. Wspiera i bezinteresownie pomaga, a także dzieli się swoimi doświadczeniem w przeprowadzaniu większych inicjatyw związanych z biegami w Opolu, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, w tym także seniorów. Jest także członkiem Społecznej Rady Sportu trzeciej kadencji przy Prezydencie Miasta oraz członkiem komisji konkursowych opiniujących programy o tematyce sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. Opinia kapituły wyróżnień honorowych stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały i oczywiście jest pozytywna. Pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Opola panu Arturowi Góralczykowi. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Opola panu Arturowi Góralczykowi jednogłośnie głosami 20 radnych za. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie prezydenta miasta Opola na druku nr 1342. Skarga o numerze ORI 1510/19/2022 została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem badania jej zasadności. Projekt uchwały komisji wraz z uzasadnieniem badania zasadności skargi na działanie prezydenta radni otrzymali na druku nr 1342. Proszę radną Jolantę Kawecką, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie badania. Tak, skargę badał pan radny Edward Odelga. Proszę o uzasadnienie. Bardzo proszę panie radne o uzasadnienie. W dniu 27 września 2022 roku do Rady Miasta Opola wpłynęła skarga mieszkańca Opola na działania prezydenta miasta Opola. Po zapoznaniu się z treścią skargi, jak również z dokumentacją, wyjaśnieniami, a także po przeprowadzeniu analizy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 18 października 2022
2022 roku Rada Miasta Opola uznaje skargę za nieuzasadnioną. W pierwszej części skargi skarżący podnosi brak podpisu i pieczątki osoby uprawnionej na piśmie z dnia 30 września 2022 roku stanowiącą odpowiedź na pismo z dnia 16 sierpnia 2022 roku. Z udzielonych przez prezydenta miasta Opola wyjaśnień wynika, że w dniu 30 września 2022 roku została przekazana odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Do wiadomości został również załączony plik zawierający podpis elektroniczny osoby uprawnionej. W związku z tym zarzut dotyczący braku pieczątki osoby odpowiedzialnej i uznaniu tej formy odpowiedzi jako anonim jest nieuzasadniony. Skarżący podnosi również zarzuty niedostatecznego eksponowania symboli narodowych przez prezydenta miasta Opola na podległych mu obiektach. Skarżący, powołując się na zasady określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ustawę z 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych, wysuwa również żądanie wyeksponowania flag państwowych na budynku ratusza, Placu Konstytucji, Placu Wolności pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, Placu Wolności pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, pod pomnikiem upamiętniającym akcję Burza i generała Leopolda Okulickiego przed parafią Przemienia Pańskiego w Opolu. Prezydent miasta Opola konsekwentnie wykonuje zadania związane z eksponowaniem symboli narodowych zgodnie z zasadami zawartymi w wyżej wymienionej ustawie. Realizuje powyższe w sposób zapewniający ochronę, godność i poszanowanie dla flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flagi eksponowane są w sposób zabezpieczający je przed warunkami atmosferycznymi, tak by nie narażać ich na wichurę, deszcz, śnieżyce oraz by zabezpieczyć przed zbezczeszczeniem. W związku z powyższym skargę należy uznać za nieuzasadnioną. Bardzo dziękuję za przedstawienie badania tejże skargi. Czy są pytania radnych? Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Nowak. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ja mam pytanie, bo jeszcze rozumiem, że to tych innych lokalizacji, ale jeżeli, bo rozumiem, panie radny, że też chodziło o ratusz, że dochodzi do sytuacji, kiedy przed ratuszem, czy tam na ratuszu nie ma wywieszonej flagi. I tutaj tłumaczenie się na opady, na deszcz, myślę, że jest nieuzasadnione, bo pracownicy są cały czas, czy pan radny to zbadał i czy faktycznie występowały takie przypadki, że na ratuszu flaga nie wisiała? Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, panie radny, o odpowiedź. Czy... No, oczywiście, że przeanalizowałem i ustawę, jak również broszurę, która tam została wydana przez ministerstwo, i jakby najważniejszą rzeczą dla symboli narodowych jest to, żeby nie zostały zbezczeszczone. I tutaj według mojej analizy i mojej wiedzy, którą zdobyłem, właśnie ta ochrona jest priorytetem. Czyli eksponujemy flagę wtedy, żeby mieć pewność, że będzie z godnością potraktowana. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. W takim razie ja mam pytanie, panie radny, bo rozumiem, że przeprowadził pan dogłębną analizę. Ile razy, ile dni nie wisiała flaga w ciągu na przykład ostatniego miesiąca? Bardzo proszę. Nie ma ustawowych wymogów, które mówią, że flaga musi wisieć przed ratuszem w przeciągu miesiąca. Jest wymóg, który mówi o tym, że w takim dniu jak dzisiaj flaga przed ratuszem czy ma być eksponowana. I jakby nie ma statystyk dotyczących generalnie eksponowania flagi. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania? Sekundkę. Nie widzę pytań ze strony Państwa radnych. Przejdziemy do dyskusji. I tutaj mamy zgłoszenie pana Pawła Dankiewicza, który zabierał już głos. Myślę, że umożliwimy panu, bo pan także reprezentuje tą stronę skarżącą. Nie wprost, bo nie był pan autorem skargi, ale pan jakby reprezentuje tą osobę, która była autorem tej skargi. Wobec tego bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę o mikrofon. Szanowni Państwo, ja w imieniu pana Łukasza Gruca zadaję pytanie.
Do pana prezydenta. Od pana prezydenta chciałbym uzyskać odpowiedź od pana radnego. Ile razy, kiedy jest obowiązek ustawowy wywieszenia flagi państwowej, bo jesteśmy w Polsce, to jest Polska. Jestem patriotą, jest Polska, opolszczyzna. Po tym, jak została dołączona po II wojnie światowej do Polski, tutaj krzywiono się polskość, więc chciałbym uzyskać informację, dlaczego, jeżeli był wymóg ustawowy, nie było flagi państwowej, dlaczego te maszty przy pomniku o polskiej Nike są jak kikuty przy ważnych uroczystościach i boli mnie to, a mieszkańcy Opola, którzy nie mogli się tu zjawić, są zaniepokojeni takim faktem. Jeszcze raz podkreślam, jesteśmy Polską, niezależnym, suwerennym krajem i tu żyją Polacy w większości. Dziękuję. Mhm. Bardzo dziękuję. Pytanie było kierowane do pana prezydenta. Czy możemy poprosić ewentualnie o odpowiedź albo wydział, który zajmuje się tymi sprawami? Pani naczelnik, tak? Reprezentuje pani Danuta Pupel. Proszę bardzo, naczelnik Wydziału Gospodarczego. Dlaczego podczas świąt nie wywiesza tak? Pani flag? Na... Skarga jest niezasadna. Pan za panią stoi, nagrywa, proszę uważać. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, została zgłoszona skarga pana, który zarzuca nam, że nieodpowiednio eksponujemy flagi państwowe, flagi miasta w nieodpowiednim czasie, że według pana flagi winny wisieć bez przerwy, od rana do nocy, we wszystkie dni. My przyjęliśmy zasady zgodnie z rozporządzeniami, że flagi są wywieszane z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Wynika to, proszę państwa, z tego, że również zasady mówiące o eksponowaniu flag mówią wyraźnie, że flagi muszą być eksponowane, mają być czyste, mieć czytelne barwy, nie mogą być pomięte lub postrzępione. Flagi mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku, ponieważ jeżeli są w nocy, przepraszam, bo się zasapałam, muszą być odpowiednio oświetlone. No niestety nie mamy takich możliwości, żebyśmy w mieście wszystkie flagi, które wiszą w nocy, żeby były podświetlone. Następnie nie powinno podnosić się wieszać flag w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć. Więc generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć tak. Wywieszamy flagi we wszystkie święta i uroczystości, które państwowe lub nasze tutaj wewnętrzne. Flagi, o flagi dbamy. Zawsze są czyste, elegancko wyeksponowane, więc ja nie widzę problemu i w ogóle jestem zdziwiona, że pan nam zarzuca, że jesteśmy nieprzystosowani, że brak nam tożsamości narodowej i bardzo jest mi przykro, jak ja czytam coś takiego, jeżeli do nas, do urzędników trafiają pisma mówiące o tym, że brak nam szacunku naszej tożsamości narodowej, że jesteśmy niegodni. No nie wolno tak mówić, jak nie wie się, z kim się pracuje i rozmawia i jakie my mamy powiązania rodzinne, bo mnie osobiście to bardzo uderzyło, bardzo, i pozwolę sobie na chwilę osobistej dygresji. Ja mam dziadków, którzy byli w Armii Krajowej, mój dziadek jest odznaczony Virtuti Militari, był w Armii Krajowej. Moja rodzina spędziła ponad 10 lat na Syberii i po prostu mnie to obraża. I tyle. Uważam, że skarga jest niezasadna. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję za odniesienie się. No, jakby takie stanowisko pani naczelnik zostało tutaj w badaniu tej skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji przedstawione. I tutaj absolutnie proszę też jakby tego nie traktować, myślę, osobiście, bo tak. Natomiast rozumiem też jakby te emocje, które tej sprawie towarzyszą. Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski jeszcze w międzyczasie się zgłaszał. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ja bez emocji, bo bycie Polakiem, bycie patriotą, to nie zawiera się w wieszaniu flagi wyłącznie. Więc jeżeli ktoś uważa, że przez to, że wywiesza flagę, jest wielkim patriotą, to myślę, że to jednak zbyt wąski zakres zaangażowania w bycie patriotą. Szanowni państwo, my od 2014 roku staramy się w różny sposób prowadzić tak politykę samorządu, żeby honorować wielkie wydarzenia w historii Polski, wielkie wydarzenia w historii samorządu. Stąd państwo pamiętacie choćby cały rok okoliczności, które odbywaliśmy pod hasłem 800 lat Opola.
Na rynku pojawił się pomnik księcia piastowskiego, który nadał miastu prawa miejskie. Potem pojawiły się kolejne pomniki, myślę, że wiosną, bo zobaczymy, jak się ułoży start Centrum Usług Publicznych, ale wiosną zaprosimy Państwa na odsłonięcie pomnika Witolda Pileckiego. Oczywiście regularnie bierzemy udział w wszystkich uroczystościach patriotycznych 11 listopada, 3 listopada. Przez wiele lat je organizowaliśmy, natomiast ostatnio zostaliśmy pozbawieni możliwości organizowania już chyba ostatnich takich świąt, które są. Niemniej oczywiście zawsze z przyjemnością i satysfakcją w nich uczestniczymy. Podejmowaliśmy inicjatywy, które zmierzały choćby do honorowania takich wielkich wydarzeń w historii Polski, jak Solidarności, 40-lecia, porozumień sierpniowych, ale też powołaliśmy za Państwa też zaangażowaniem Izbę Pamięci Solidarności, która jest takim regionalnym dowodem tego, że honorujemy pamięć ważnych wydarzeń na terenie miasta i tych, które odwołują się w regionie i w państwie. Całkiem niedawno byliście Państwo sami świadkami tego, jak otwieraliśmy salę imienia Związku Polaków w Niemczech, Rodłaków. Uczestniczyliście Państwo, część z Was w tych obchodach. Zresztą nie tylko, bo przypominaliśmy historię poszczególnych Rodłaków. A dwa lata temu bodajże, czy rok temu, jeżeli dobrze pamiętam, świętowaliśmy stulecie III Powstania Śląskiego i wtedy odsłanialiśmy pomnik poświęcony powstańcom śląskim na cmentarzu w Półwsi, przypominając zresztą nie tylko tymi działaniami w historię wybitnych Polaków, którzy w czasach, kiedy tu Polski nie było, tą Polskę walczyli. Mógłbym długo wymieniać działania patriotyczne związane choćby z nazwami ulic, z innymi inicjatywami honorowymi obywatelstwami, czy wydawaniem podręczników, organizowaniem spotkań patriotycznych. Dla mnie w tym zawiera się bycie patriotą, natomiast tak jak pani naczelnik powiedziała, z szacunku dla flagi również wywieszamy ją też w wyjątkowych okolicznościach, właśnie dlatego, żeby to było coś wyjątkowego, a nie było to powszechne, żeby traktować Polskę i polskość jako coś wyjątkowego, co zasługuje na najwyższy szacunek. Jeżeli ktoś się z tą postawą nie zgadza, jego sprawa, mi nie jest przykro, bo nie robię tego po to, żeby ktoś sprawiał mi potem przyjemność swoją opinią. Robię to wspólnie z Państwem, bo przecież to są działania, które prowadzimy zespołowo, często na wspólną inicjatywę. Robimy to po to, żeby właśnie pokazać, że na Polsce nam zależy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Edward Odelga. Ja tutaj w dyskusji chciałem jakby... Tutaj chyba całe gremium wie, że jakby z urzędu jestem delegowany do rozpatrywania tej skargi, dlatego tutaj zabieram głos. I pan, który w tym temacie zadaje pytanie i uważa, że ta moja opinia jakby jest nieistotna, bo on akurat chce nagrać prezydenta i zobaczyć, co tam prezydent powie, to ja chciałbym, może nie do tego pana, bo myślę, że to stracony głos, ale do wszystkich tutaj obecnych, do mieszkańców. Ten pan Eman na ramieniu biało-czerwoną opaskę. Czy uważamy, że ta biało-czerwona opaska jest potraktowana z należytą czcią przez tego pana, który próbuje nas tutaj pouczać? Dziękuję. Pan radny Michał Nowak, kolejny głos w dyskusji. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Dlaczego dopytywałem pana radnego tak o ilości, bo nie było tego, co powiedział pan prezydent w swoim wystąpieniu, w wystąpieniu pana radnego, a wystarczyło napisać, że miasto honoruje tylko w święta i w jakieś takie w takie godnościowe uroczystości. Ja bym chciał po pierwsze powiedzieć, że faktycznie akurat w tej sferze, czyli patriotyzmu, tu panu prezydentowi odmówić nie można, dlatego że i tu naprawdę serdecznie dziękuję za Rodłaków, bo tutaj zaangażowanie pana prezydenta jest bardzo duże. I należą się słowa podziękowania za to zaangażowanie. Niejednokrotnie czasami uda się spotkać na jakichś świętach, uroczystościach, pan prezydent występuje, więc tutaj nie może być mowy o jakimś osobistym
braku zaangażowania. Natomiast myślę, że warto by było przynajmniej podyskutować. To nie chodzi o to, żeby emocjonalnie podchodzić, tylko zastanowić się, czy nie warto by było, żeby... Dlatego ten głos o ratusz, czy w takich jakichś... Czy tylko w świąteczne dni, czy... A może w słoneczne jakieś fajne dni też tą flagę wywieszać, tak? Bardziej taki polemiczny głos, a nie na zasadzie kto jest patriotą, kto nie jest patriotą. Ja też uważam, że to... Wiele innych czynników ma wpływ na patriotyzm, patriotyzm lokalny, ogólny i honorowanie tego. Natomiast ja, wyrażając swoją opinię, uważam, że można by było rozważyć wywieszanie naszej flagi, biało-czerwonej, ukochanej, jednak w takie w dni nie tylko świąteczne, tak? Oczywiście z uszanowaniem, z ściąganiem w nocy, praniem, przecież jest cały czas ktoś w ratuszu. To nie jest dodatkowa funkcja, cały czas ktoś by był w ratuszu, więc tylko taki głos polemiczny, tak? Czy nie warto by było jednak, żeby ta flaga nam powiewała i wtedy myślę, że każdemu byłoby cieplej na sercu. Pani radna Alicja Wiśniewska, proszę uprzejmie. Dziękuję, tylko chciałabym skomentować tą skargę, bo to też wynika z mojej obecności w Komisji Skarg Wniosków i Petycji. My na naszej komisji poruszyliśmy to w zasadzie to zadowolenie z tego, że mieszkańcy te swoje uczucia patriotyczne wypowiadają, czy tutaj właśnie kierują do nas pisma. Też wspominaliśmy, że to ten patriotyzm jest taki bardzo indywidualny, można go okazywać na wiele różnych sposobów. Ja tylko też chciałam dodać, jako osoba, która w większości uczestniczy praktycznie we wszystkich uroczystych obchodach, które są organizowane przez Urząd Miasta Opola, przez Urząd Wojewódzki wspólnie i dotyczą ważnych okoliczności państwowych, że zawsze ta flaga jest, zawsze jest traktowana z odpowiednim poszanowaniem. Tutaj jest przecież wciągana na sztandar przez wojsko na Placu Wolności, co uważam, jakby jest odpowiednio wyeksponowane i ma tą swoją przestrzeń w naszej przestrzeni miejskiej, żeby oczywiście pokazywać ją z dumą. Uważam też, że tutaj, jeżeli chodzi o eksponowanie flagi, to można oczywiście zachęcać do tego, żeby robić to prywatnie w naszych mieszkaniach, bo tutaj te przepisy nie obowiązują zgodnie z tym, co też jest ujęte w tej odpowiedzi. I właśnie też o tym chciałabym powiedzieć. Też chciałabym powiedzieć o tym, że te takie wartości patriotyczne, czy to jak my radni możemy się włączyć, to jest na przykład udział w tym sztandarze, udział w tych okolicznościach państwowych i też wtedy naocznie państwo mogą zobaczyć to, że ta flaga faktycznie zawsze wtedy jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos, bo za chwilę będziemy prosić radnych do sztandaru na 11 listopada, więc myślę, że tutaj bardzo idealnie się wpisuje ten głos. Bardzo dziękuję pani radna, bo pani akurat jest przeważnie przy tym sztandarze i też dziękuję za tą pani służbę. Jeszcze pozwólmy radnym, dobrze, bo jakby sesja Rady Gminy, więc Rady Miasta i pan radny Przemysław Pytlik chciałby też jeszcze zabrać głos w dyskusji. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Oczywiście szanując postawy patriotyczne oraz symbole narodowe. Chciałbym powiedzieć, że wolę, aby flaga na ratuszu wisiała przy okazji uroczystości państwowych czy też naszych lokalnych i zawsze była czysta i schludna, niż żeby wisiała cały rok brudna i poszczępiona, tak jak to miało miejsce na jednym z biur byłego posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Rozumiem, że pan chciał zabrać głos. Jeszcze bardzo proszę o mikrofon dla pana. Szanowni państwo, poza Urzędem Miasta jest wiele innych instytucji w Opolu, Urząd Wojewódzki. Po kolei nie będę wymieniał, ale martwi mnie to, że gdy rok się zaczął w kwietniu, dokładnie 19, praktycznie chyba połowa jednostek policji była pozbawiona tej flagi. Urzędnicy państwowi, ja tutaj nie chcę zarzucać miastu, ale policja najbardziej mnie zawiodła w tym roku. To był kwiecień i chciałbym, żeby osoby odpowiedzialne w ratuszu, nie znam państwa z imienia, nazwiska, żeby osoby odpowiedzialne przywiązały należytą rolę i żeby miasto wyasygnowało środki, żeby ta flaga była najwyższej jakości, żeby ten kolor był idealny i żeby nawet było kilka kompletów na wypadek zabrudzenia, żeby miasto nawet dłuższą chwilę przed wymaganym czasem wywieszało te flagi państwowe i żeby każdy, kto chodzi ulicami miasta Opola, czuł się dumny, że jest w Polsce, że nie jesteśmy pozbawieni tożsamości narodowej,
nie jesteśmy pozbawieni własnego państwa i że jesteśmy u siebie. W chwili obecnej z przykrością to stwierdzam, w całym naszym kraju i w całym naszym województwie opolskim jest więcej flag ukraińskich. I nikogo to nie przeraża, mnie przeraża. Przykro mi, że to mówię, ale jesteśmy u siebie w kraju. Flaga polska powinna być eksponowana często i w takie piękne, pogodne dni jak dzień dzisiejszy. Cieszę się, że wchodząc do ratusza są te flagi polskie, ale uważam, że ich jakość może być lepsza. Prosiłbym, żebyście państwo przedyskutowali ten mój wniosek i żeby miasto wyznaczyło pieniążki. To nie jest duża kwota. To jest około 60, może 80 zł za ładną flagę, więc to są naprawdę minimalne środki, żeby ludzie czuli się godnie po prostu i żeby doceniali, że mają swoich przedstawicieli w mieście, czy to jest radny z określonej dzielnicy, czy to jest prezydent, czy zastępcy prezydentów, czy urzędnik, który tu przychodzi do pracy i każdy zwraca na to uwagę. Jesteśmy, jeszcze raz podkreślę, niepodległym, suwerennym krajem. Należy nam się, należy i to z dużym wykrzyknikiem. A jeszcze kończąc swoją wypowiedź, chciałbym państwa zaprosić na jutro na ważne zgromadzenie pod pomnikiem opolskiej Nike i poprosić o możliwość wywieszenia flagi państwowej, najlepszej, jaką miasto posiada. Myślę, że to jest właściwe miejsce i czas, a będziemy mieli poświęcone zgromadzenie projektowi ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej, która de facto manipuluje całym narodem polskim i pozbawi nas majątku, godności, praw podstawowych. Jest to skandaliczne, że taki projekt jest procedowany przez państwo polskie, przez władzę centralną. Bardzo proszę o przychylenie się do tego wniosku i zapraszam chętnych na to zgromadzenie, a życzyłbym sobie, żeby ta flaga była. Naprawdę bardzo mi na tym zależy. To wszystko na dzisiaj. Bardzo, dziękuję. Bardzo dziękujemy panu za odniesienie się do tej skargi. Dziękujemy za zabranie głosu, za udział też w dzisiejszym naszym posiedzeniu. Szanowni państwo, dalszych głosów dyskusji nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie prezydenta miasta na druku numer 1342. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie prezydenta miasta Opola większością głosów 16 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się. Informacja prezydenta miasta o działalności w okresie międzysesyjnym od 29 września do 26 października bieżącego roku na druku numer 1349. Informację przedłożył pan prezydent. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos w tej sprawie przedłożonej informacji? Dziękuję. Czy są pytania ze strony radnych? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji w tym temacie? Nie widzę. Zamykam punkt informacja prezydenta. Dziękuję za przedłożenie tego dokumentu. Pytania w sprawach bieżących. Informuję, iż nie wpłynęły żadne pytania w sprawach bieżących. Wobec tego zamykam również ten punkt porządku obrad. Szanowni państwo, dosłownie kilka komunikatów bardzo krótkich. Bardzo proszę o wysłuchanie. Informuję, że od przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia otrzymałem apel Rady Miejskiej Wrocławia do Rady Ministrów, Sejmu, Senatu w sprawie pilnego opracowania i wdrożenia reformy systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz apel Rady Miejskiej Wrocławia do Prezesa Rady Ministrów o wdrożenie mechanizmów osłonowych dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z drastycznym wzrostem cen energii. Ponadto otrzymałem apel Rady Miasta Bydgoszczy do Prezesa Rady Ministrów dotyczący pogarszającej się sytuacji finansowej polskich samorządów. Od mieszkańców Opola do Rady Miasta Opola wpłynęło pismo podpisane przez 87 mieszkańców w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnowąsy 1 w Opolu. Od mieszkańca miasta Opola do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynęły 3 pisma skierowane do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz jedno pismo skierowane do prezydenta miasta dotyczące zajęcia pasa drogowego w dzielnicy Kwiatów przez firmy budujące sieć wodociągową i gazową. Od rodziców uczniów oddziału międzynarodowego publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęła prośba o wsparcie w kontynuacji dwujęzycznego kształcenia uczniów poprzez aktualizację regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych 3 Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Ze spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu do Rady Miasta Opola wpłynęło zestawienie udzielonych darowizn oraz sponsoringu wypłaconych przez spółkę w latach 2015-2022, o które radni wnioskowali podczas ostatniej sesji.
z drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Brzegu do Rady Miasta Opola wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych, które zawierają informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach członków Zarządu Urzędu Miasta Opola, pracowników Urzędu Miasta Opola, dyrektorów, kierowników, pracowników jednostek organizacyjnych, członków Zarządu Spółek w Opolu oraz radnych. Ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Opolu otrzymałem do wiadomości pismo skierowane do prezydenta miasta w sprawie zaplanowania w budżecie miasta na przyszły rok zwiększenia wynagrodzeń pracowników administracji szkolnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Od prezydenta miasta Opola do wiadomości Rady Miasta Opola wpłynął roczny plan konsultacji na przyszły rok. Informuję, że zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym przedstawiłem Radzie Miasta informacje w zakresie przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych miasta Opola. Przedłożona analiza nie budzi zastrzeżeń, a stwierdzone uchybienia są błędami technicznymi. Wymienione przeze mnie pisma znajdują się do wglądu radnych w Biurze Rady Miasta i już dziś zapraszam wszystkich Państwa radnych, mieszkańców, zarząd, pracowników urzędu na uroczystą sesję Rady Miasta Opola zwołaną dla upamiętnienia 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada bieżącego roku o godzinie 14 w tejże sali. Natomiast przewodniczących klubów radnych proszę o wytypowanie przedstawicieli do pocztu sztandarowego, który uświetni te uroczystości do 7 listopada bieżącego roku. Bardzo proszę o to. Idealnie byłoby, gdyby każdy klub był reprezentowany przez radnego, jeśli mówimy tutaj o poczcie sztandarowym. Czy ktoś z pań i panów radnych ma życzenie wygłosić komunikat? Nie widzę. I była mowa, szanowni państwo, dzisiaj o studentach, że nie do końca tacy aktywni. Proszę państwa, grupa studentów jest z nami do samego końca. Także ogromne brawa dla nich za wytrwałość. To, proszę państwa, w ramach Wydziału Ekonomicznego kierunku Gospodarka Przestrzenna, przedmiotu samorząd terytorialny, więc dzisiaj mieli możliwość praktycznego udziału w naszym posiedzeniu. Wszystkim państwu bardzo dziękuję za wytrwałość, za obecność. Już zapraszam na sesję uroczystą. Zamykam 62. sesję Rady Miasta Opola.